Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i gorąco na naszej konferencji Relacje polsko-żydowskie w XX wieku, badania, kontrowersje, perspektywy. Sytuacja jest wyjątkowa, mamy wyjątkowy rok. Wszyscy wiemy, że zmagamy się z epidemią koronawirusa, a także nasza konferencja wygląda nieco inaczej. Postanowiliśmy, aby ją umieścić w internecie. Wysłuchają Państwo sześciu referatów, które będą nawiązywały do głównego tematu, czy do tych wątków, które zawierają się w tytule Relacje polsko-żydowskie, badania, kontrowersje, perspektywy. Jest to już, proszę Państwa, czwarte kolokwium z tego cyklu, które delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach organizuje wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ogóle od kilku lat wspomniane instytucje, czyli Instytut Pamięci Narodowej i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wspólnie organizują konferencje, które oscylują czy poruszają problematykę relacji polsko-żydowskich. Warto przypomnieć takie konferencje Żydzi i Wojsko Polskie w XIX i XX wieku. W 2016 roku była to konferencja zorganizowana Policja Granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945, także w 2016 roku. A od 2017 roku, jak wspomniałem, organizujemy konferencję, o której mowa, czyli Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. I te konferencje staramy się organizować zawsze w okolicach 4 lipca, w rocznicę pogromu w Kielcach z 1946 roku. Uznaliśmy, że ta data jest na tyle ważna, na tyle symboliczna dla miasta Kielce, dla regionu i w ogóle dla naszego kraju, aby właśnie w tym czasie spotykać się i debatować nad historią Polaków i Żydów w trudnym wieku XX. Na kilku poprzednich konferencjach z tego cyklu dyskutowaliśmy, zwłaszcza w 2017 roku, nad kwestią źródeł, ilości dokumentacji do badania relacji polsko-żydowskich. W 2018 roku referenci koncentrowali się przede wszystkim na kwestiach pomocowych, oczywiście pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej. Natomiast w ubiegłym roku, w 2019, temat konferencji, taki ścisły temat konferencji, który zawsze staramy się nadawać poszczególnym kolokwium, brzmiał: Polacy i Żydzi w cieniu okupacji niemieckiej na ziemiach polskich. Zwracaliśmy zwłaszcza w referatach na ten wątek, który obecnie w niektórych badaniach gdzieś jest tam pomijany, gdzieś ginie, a mianowicie rola i znaczenie czynnika trzeciego, czyli czynnika niemieckiego w jego wpływu na wzajemne stosunki między Polakami i Żydami w okresie okupacji i wojny. Natomiast w bieżącym roku, w 2020, tytuł konferencji brzmi Nowe wyzwania badawcze. Jak zawsze na konferencje przybywają specjaliści, znakomici badacze relacji polsko-żydowskich i nie inaczej jest też w tym roku. Wysłuchamy sześciu referatów, które będą pokazywały nowe wątki w takich najważniejszych, że tak powiem, obszarach i kierunkach, które tutaj chcemy prezentować, a mianowicie relacje polsko-żydowskie na początku XX wieku wraz z I wojną światową, okres dwudziestolecia międzywojennego, okres okupacji niemieckiej, następnie lata stalinowskie. Ja myślę, że na pewno każdy z Państwa znajdzie w tych wystąpieniach wiele ciekawych informacji. One będą dotyczyły i tematów, które są, jak to można by powiedzieć, mówiące o wspólnym doświadczeniu, o wspólnym losie, ale także te tematy, które dotyczą, które prezentują sytuacje konfliktowe między obydwoma narodami, jak to zostało bardzo ciekawie sformułowane w przypadku pierwszego
referatu razem, osobno, przeciw sobie. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa zachęcam do oglądania. Na koniec dodam tylko, że na koniec wstępu, że oczywiście zawsze tym naszym refleksjom badawczym dotyczącym relacji polsko-żydowskich towarzyszy wątek kielecki, można by tak powiedzieć, to znaczy wątek pogromu kieleckiego. Zawsze staramy się, aby na tych konferencjach pojawiały się nowe informacje, być może wskazanie na nowe źródła, które pozwalają wnieść nowe jakieś rzeczy, nowe informacje, a także zaproponować nowe tezy i nowe perspektywy badawcze w związku właśnie z tym tragicznym wydarzeniem. Nie inaczej jest także podczas tej konferencji, ale to myślę Państwo się przekonają już podczas oglądania poszczególnych referatów. Proszę Państwa, jako pierwszy referent wystąpi profesor Konrad Zieliński z Uniwersytetu Marii Kidzie-Skłodowskiej w Lublinie. Profesor Zieliński pracuje w Katedrze Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS-u. Pracuje także w Muzeum Getta Warszawskiego. Zajmuje się dziejami i kulturą Żydów w Polsce i Rosji, a także wybranymi aspektami polityki narodowościowej w Związku Sowieckim, problemami czy procesami migracyjnymi i stosunkami etnicznymi i wyznaniowymi. Jest autorem wielu publikacji, artykułów i także publikacji monograficznych. Opublikował takie dzieła jak Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie I wojny światowej, czy O Polską Republikę Rad, działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej w latach 1918-1922. Tytuł referatu, który już zdradziłem w części wstępnej, brzmi Razem, obok, przeciw sobie. O stosunkach polsko-żydowskich w latach 1905-1918. Profesor Konrad Zieliński będzie poruszał kwestię żydowską, która coraz bardziej, że tak powiem, narastała na terenie Królestwa Kongresowego na początku XX wieku. Można powiedzieć, że generalnie jednym z ważniejszych problemów ta kwestia stała się od wydarzeń rewolucji 1905-1906 roku i te stosunki polsko-żydowskie, które uprzednio, obecnie zwłaszcza na prowincji, prezentowały się bardzo dobrze, systematycznie, stopniowo się pogarszała. Takim symbolem były wydarzenia już po wyborach do Dumy Państwowej z 1912 roku. Ogólnie można również powiedzieć, że problem czy referat profesora Zielińskiego będzie także poruszał tą kwestię związaną z przyczynami pogarszania się stosunków polsko-żydowskich, a mianowicie kwestią spraw natury gospodarczej, ale także po zmianach rewolucyjnych w Rosji, czyli tego oskarżania Żydów o propagowanie komunizmu. Zapraszam Państwa do wysłuchania tego referatu. Zieliński pracuje na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie i w Muzeum Getta Warszawskiego. Tytuł referatu Razem, obok, przeciw sobie, czyli o stosunkach polsko-żydowskich w latach 1905-1918. Jeden z oficerów CIK armii okupującej Królestwo Polskie, opisując stosunki polsko-żydowskie, użył starej niemieckiej formuły Nebeneinander, Miteinander und Gegeneinander, czyli obok siebie, wspólnie, przeciw sobie. To był rok 1916, niemniej te słowa trafnie określają relacje między Polakami i Żydami w ciągu półwiecza poprzedzającego wybuch Wielkiej Wojny. W roku 1916 razem czy wspólnie już jednak było. Dotyczyło nielicznych, zresztą z obu stron, a przykładem współdziałania były manifestacje przed powstaniem styczniowym, czasem epizody powstańcze, katorga,
zaangażowanie w działalność pozytywistyczną czy wspólne przedsięwzięcia gospodarcze. Były to jedne z nielicznych, jak ujął to izraelski historyk Ezra Mendelssohn, momentów euforycznych w stosunkach polsko-żydowskich. Potem było głównie obok, a im bliżej roku 1916, coraz częściej przeciw sobie. Nie będziemy się jednak cofać pół wieku, lecz do wydarzeń tzw. rewolucji 1905 roku, okresu, który przyniósł zarówno przykłady współpracy polsko-żydowskiej, jak i eskalację napięć i konfliktów. Współpraca była udziałem głównie polskich i żydowskich robotników podejmujących akcję strajkową, walkę zbrojną z carską żandarmerią w Łodzi czy gromiących sutenerów w Warszawie. Konflikty tych nie brakowało, tu między innymi starcia między żydowską samoobroną a rabującym tłumem w Białymstoku w czerwcu 1906 roku, zanim do pacyfikacji czy tutaj pogromu nie przyłączyły się wojsko i policja. Bez wątpienia bariery religijne, kulturowe, językowe sprzyjały pewnej izolacji. Dominujący w handlu Żydzi odgrywali istotną rolę w organizmie gospodarczym w większości polskich miast, miasteczek czy wsi. Jednakże zmieniające się stosunki demograficzne, warunki ekonomiczne wraz z zadawnionymi urazami sprzyjały konfliktom, a czynnikiem, który kształtował, w coraz większym stopniu kształtował sytuację wewnętrzną na ziemiach polskich, była tak zwana kwestia żydowska, a w zaborze rosyjskim na ową niechęć i urazy nakładały się jeszcze reperkusje carskiego, oficjalnego czy urzędowego, bo i tak go nazywano, antysemityzmu. No, ziemie polskie to nie tylko zabór rosyjski. W Imperium Habsburgów Żydzi nie byli grupą upośledzoną prawnie czy prześladowaną. Jakkolwiek zdarzały się wystąpienia antysemickie i przypadki dyskryminacji, monarchia nie mogła służyć za przykład oficjalnego czy urzędowego antysemityzmu. Chociaż w galicyjskich miastach i miasteczkach no bez trudu dawało się wytyczyć granice między dzielnicami chrześcijańskimi a gettem, to stosunki polsko-żydowskie w Galicji były poprawne. No, wspólnie dzielono nieprawdopodobną w niektórych regionach, w niektórych okolicach biedę. Jest faktem wrogość galicyjskich chłopów do Żydów, która wypływała jednak nie tyle z pobudek narodowych, co ekonomicznych i religijnych oraz manipulacji niektórych polityków, między innymi księdza Stojałowskiego, dla których antysemityzm był dogodnym narzędziem propagandy i zdobywania głosów poparcia dla swych partii. W warunkach powszechnej nędzy i analfabetyzmu rzeczywiście łatwo było wykorzystywać antyżydowskie resentymenty w walce wyborczej, a fakt, iż w autonomicznej Galicji Polacy byli warstwą rządzącą, więc niezagrożoną wynarodowieniem przez rusyfikację czy germanizację, no, zaważył na tym, że mniejszy poklask znajdowały tam hasła antysemickie, chociaż z niepokojem przyjęto sojusz niektórych ugrupowań żydowskich, głównie syjonistycznych, z Ukraińcami w wyborach do Austriackiej Rady Państwa w 1907 roku. Oczywiście musimy pamiętać o pogromach z 1898 roku, ale to było wcześniej, przed 1905. Przed dzień wybuchu wojny generalnie te stosunki były nie najgorsze, czy względnie poprawne. W Królestwie Polskim do retoryki antysemickiej sięgali głównie, choć nie tylko endecy. Wiązało się to z wytyczoną przez Dmowskiego nową linią polityczną, w której antysemityzm miał pomóc pozyskać poparcie polskiego drobnomieszczaństwa. Punktem zwrotnym okazały się tu przegrane przez Narodową Demokrację wybory do IV Dumy Państwowej w Warszawie w roku 1912. Wyborcy Żydzi, że przypomnę, poparli w nich Eugeniusza Jagiełło z PPS Lewicy, przepadły kandydatury Jana Kucharzewskiego z Postępowej Demokracji i Dmowskiego. No i przegrana endecja okazała się pretekstem do rozpętania antysemickiej histerii i rozwinięcia akcji bojkotowej, która z żydowskiego handlu i przemysłu wkrótce przeniosła się
na Żydów, lekarzy, prawników, artystów czy sferę towarzyską. No, sam bojkot miał niewielkie w sumie znaczenie ekonomiczne dla ludności żydowskiej. Najbardziej dotknął tylko najsłabsze ekonomicznie ogniwa żydowskiego handlu i przemysłu, czy raczej rzemiosła, a co za tym idzie, uboższych konsumentów polskich, ale niewątpliwie bojkot przyczynił się do osłabienia idei asymilacji, wzmocnił te stronnictwa, które oparcia dla żydowskiej tożsamości szukały w pojęciu narodowości czy orientacji klasowej. Po wybuchu wojny, w obliczu wspólnej niedoli i niepewności, pojawiły się krótkie momenty zrozumienia i życzliwości. Jeden z kronikarzy Warszawy pisał nawet o bratających się na dworcach kolejowych rodzinach rezerwistów polskich i żydowskich. W szeregach Legionu w ramie walczyli Polacy i Żydzi. Razem zakładano komitety ratunkowe. W 1916 wspólnie celebrowano 125. rocznicę Konstytucji 3 maja. Uczestniczono w uroczystościach patriotycznych. No, w tych uczestniczono w przypadku Galicji już znacznie wcześniej, ale generalnie te relacje polsko-żydowskie od pierwszego roku wojny stale się pogarszały. Na terenach objętych działaniami wojennymi polityka rosyjskich władz wojskowych i propaganda głosząca, że Żydzi współpracują z wojskami państw centralnych, przyczyniły się do wzrostu nastrojów antysemickich również w społeczeństwie polskim. Mnożyły się najczęściej fałszywe oskarżenia Żydów o szpiegostwo i sabotaż. I chociaż pogromy i gwałty były działem carskich żołnierzy, to mienie pozostawione przez ewakuowanych przez Rosjan Żydów, ale również kolonistów niemieckich, no, często stawało się przedmiotem grabieży ich polskich, czy w niektórych regionach ukraińskich sąsiadów. Wyjątek stanowiły przede wszystkim środowiska i partie robotnicze, których hasła określić można jako pacyfistyczne, jakkolwiek krytykowano także antysemityzm carskiego rządu, niechętną Żydom część społeczeństwa. No, niemniej ważnym polem współpracy były zakładane od sierpnia 14 roku komitety obywatelskie, których działalność dobrze służyła zarówno ludności polskiej, jak i żydowskiej. No, mimo towarzyszących jej sporów, była to jedna z nielicznych prób porozumienia Polaków i Żydów. W 1915 roku całe Królestwo Polskie i część tzw. ziem zabranych znalazło się pod okupacją państw centralnych. Wobec barbarzyństw armii carskiej wojska niemieckie i austriackie czy austro-węgierskie były z entuzjazmem witane przez ludność żydowską, ale z niechęcią i rezerwą przez większość ludności polskiej. Okupacja wiązała się przy tym z widocznym pogorszeniem warunków bytowych, rabunkową gospodarką, co w parze ze zniszczeniami kraju w pierwszym roku wojny i znacznym ubytkiem ludności wysiedlonej, ewakuowanej przez Rosjan, pogłębiała fatalną sytuację aprowizacyjną. Korzystanie przez okupantów z pośrednictwa żydowskiego przy eksploatacji królestwa nie tylko ze względów językowych, ale i z powodu większego doświadczenia żydowskich kupców i przedsiębiorców, no, zdawało się potwierdzać tezy głoszone przez m.in. zwolenników endecji, że Żydzi wespół z zaborcami czy okupantami rabują kraj, czy działają na szkodę kraju, że obce są im polskie interesy narodowe, no i że należy ich możliwie szybko pozbawić wpływów w gospodarce. No, zarazem nie dostrzegano, czy nie chciano dostrzegać, że wielka część ludności żydowskiej doświadcza tych samych niedogodności i boryka się z tymi samymi problemami, co społeczeństwo polskie. Dodatkowych pretekstów do podnoszenia haseł antyżydowskich czy antysemickich dostarczała działalność w różnym stopniu popieranych przez Niemców organizacji Żydów niemieckich, głównie syjonistycznych. One rachowały na pomoc Berlina w zagwarantowaniu praw politycznych dla Ostjuden, których niektórzy widzieli nawet
pionierów, nosicieli, krzewicieli niemieckiej kultury i cywilizacji w dość utopijnych planach nowej organizacji Europy Środkowo-Wschodniej pod niemieckim protektoratem. Chociaż Niemcy, czynniki oficjalne, się oficjalnie, generalnie odżegnywali od zbyt daleko idących obietnic, to złe wrażenie pozostało i w jakim stopniu też na pewno rzutowało na postrzeganie Żydów przez Polaków. Z okupacją państw centralnych wiązała się jednak względnie liberalna polityka oświatowa i koncesje polityczne. Rzeczywiście okupanci stworzyli warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego wszystkich warstw społecznych na skalę dotąd w zaborze rosyjskim niespotykaną. Z warunków tych skwapliwie rzeczywiście skorzystali Żydzi. Okupacja mimo niedogodności dawała pewne poczucie bezpieczeństwa. To sprzyjało aktywności na wielu polach, od filantropii przez kulturę, oświatę, po politykę. Owa aktywność oznaczała też swoiste wyjście poza getto. Procesy laicyzacji, polityzacji społeczeństwa żydowskiego przełożyły się na udział w wyborach do organów samorządu lokalnego. I tu pierwsze wolne, choć ograniczone cenzusem majątkowym, wybory do rad miejskich w Kongresówce odbyły się w 1916 roku i okazały się być rzeczywiście szkołą życia politycznego i edukacji obywatelskiej. Działalność rad miejskich była zarówno obszarem współpracy Polaków i Żydów, jak i zarzewiem konfliktów. No bezspornie jednak dała Żydom w Kongresówce możliwość szerszego zaistnienia na scenie politycznej. Wspomniane przeze mnie wcześniej manifestacje patriotyczne i obchody rocznic narodowych były okazją do zamanifestowania solidarności poszczególnych warstw społeczeństwa żydowskiego ze stroną polską, podobnie jak udział Żydów w legionach czy organizacjach niepodległościowych. To tworzenie polskich instytucji autonomicznych po 1916 roku przyczyniło się do polaryzacji stanowisk poszczególnych partii politycznych. To dało możliwość zadeklarowania przez stronnictwa żydowskie woli współpracy w dziele odzyskania niepodległości. A więc wojna przyniosła próby porozumienia, w których nawiązywano do doby popowstaniowej, a hasła niepodległościowe trafiały rzeczywiście przy tym także do ludzi niewywodzących się z kręgów inteligencji czy tak zwanych sfer przemysłowych. Zarazem szerokie warstwy społeczne, te masy żydowskie, ale nie tylko Żydzi pozostawały bierne. Dość wspomnieć, że chłopi na przykład świętokrzyskiem bali się, że wraz z wolną Polską powróci pańszczyzna. No i rok 1917, upadek caratu i rewolucja bolszewicka. Te oczywiście okazały się niezmiernie ważnym czynnikiem kształtującym stosunki społeczno-polityczne, jak również relacje polsko-żydowskie. Żydzi w aparacie kierowniczym nowych władz Rosji dostrzegano już wcześniej ich obecność w ruchu robotniczym czy anarchistycznym, w ruchach podnoszących radykalne hasła społeczne, stały się przyczyną oskarżeń o propagowanie komunizmu. Chociaż udział osób pochodzenia żydowskiego w aparacie nowych władz w Rosji był czasem wyolbrzymiany, stał się jednak drugim po sprawach gospodarczych katalizatorem pogarszania się stosunków polsko-żydowskich. Na ziemiach polskich stereotyp żydokomuny przyjął się, jak wiemy, szybko. Polskim Żydom, również tym, którzy dalecy byli od robienia rewolucji, więc zdecydowanej większości, przyszło za nią zapłacić. Skądinąd w partiach socjalistycznych czy znajdujących się pod ich egidą związkach zawodowych, które od dawna już stanowiły dość ważną platformę współpracy polskich i żydowskich robotników, doszło tam nawet do pogłębienia tej współpracy, mimo że ostatecznie stosunek do rewolucji i niepodległości
Polski przyczynił się do zajęcia przeciwstawnych pozycji największych czy najważniejszych polskich i żydowskich partii robotniczych. Rok 1917 to również ogłoszenie w listopadzie tzw. deklaracji Balfoura, w której wyrażony został stosunek rządu brytyjskiego do planów osadnictwa żydowskiego w Palestynie. To z kolei oznaczało nie tylko zielone światło dla syjonistów, ale zmusiło też do większej aktywności pozostałe żydowskie partie i ugrupowania. No i to upolitycznienie siłą rzeczy zaowocowało również zwiększoną częstotliwością kontaktów polsko-żydowskich. Pierwsza połowa 1918 roku, roku, który przyniósł Polsce niepodległość, to także zapowiedź przekazania Chełmszczyzny i Podlasia Ukrainie. Ogłoszeniu postanowień brzeskich towarzyszyło zrozumiałe oburzenie i protesty mieszkańców ziem polskich, chociaż ludność żydowska generalnie stanęła po stronie polskiej. Ten wzrost nastrojów szowinistycznych w parze z niechęcią do Niemców i Austriaków wywołał falę zachowań antysemickich. Traktat brzeski i wieści dobiegające, napływające z rewolucyjnej Rosji, pogarszająca się sytuacja gospodarcza, osłabienie okupantów doprowadziły do niekorzystnych zmian w tych i tak już mocno zaognionych stosunkach polsko-żydowskich. Dla niektórych środowisk postanowienia brzeskie, zauważmy, że wszak nie wprowadzone w życie, stały się dogodnym pretekstem do podnoszenia haseł antysemickich i napaści na uznawanych za protegowanych Berlina i Wiednia, ewentualnie związanych z Kremlem Żydów. Myślę tutaj oczywiście o tych postanowieniach w sprawach dotyczących Polski czy ziem Polski. No, ostatni rok wojny przyniósł spotęgowanie aktywności politycznej partii, zarówno polskich, jak i żydowskich, odwołujących się do pojęcia narodowości, stawiających na realizację celów klasowych. Wśród Żydów ugruntowały się postawy niechętne współpracy z Polakami, czasem przeświadczenie o braku realnych szans na zgodne ustalenie zasad takiej współpracy, jednakże forsowanie autonomii narodowo-kulturalnej przez część stronnic żydowskich i próby szukania popleczników dla swych żądań na Zachodzie okazały się bezowocne i stały się przyczyną kolejnych czy wzajemnych pretensji. Jesienią 1918 roku ludność żydowska rzeczywiście z obawą witała wyzwolenie ziem polskich spod władzy okupanta. Nie były to obawy bezpodstawne. Już od wiosny tego roku dawało się zauważyć, że wrogość do Żydów przybiera coraz ostrzejsze formy. W listopadzie, głównie w Galicji, ale także na ziemiach Królestwa Polskiego doszło do pogromów i poważnych zajść antysemickich. Sporządzanych przez popularny Joint i agencje żydowskie na Zachodzie opisach zajść na ziemiach polskich w latach 1918-1919 znajdujemy m.in. stwierdzenie, że, cytuję, atakowano Żydów, chcąc uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości. Oczywiście trudno się zgodzić z takimi opiniami. Część ludności, widząc uciekających Austriaków, poczuła się bezkarnie i tłumiona niechęć, czasem nienawiść, znalazły ujście w atakach fizycznych. Swoją rolę odgrywały też chęć wzbogacenia się po prostu. Wydarzenia z jesieni 18 roku zbiegły się przy tym w czasie z klęską nieurodzaju w Galicji, epidemiami oraz podnoszącymi się nastrojami radykalnymi, których jedną z przyczyn był głód ziemi czy żądania reformy rolnej oraz powszechna pauperyzacja zwielokrotniona jeszcze rabunkową gospodarką lat wojny. Stąd i gniew ludu, tak go nazwijmy, mógł kierować się przeciwko parającym się spekulacjom w powszechnym odczuciu Żydom, a ten gniew podsycały władze, uciekając się czasem do drastycznych środków pacyfikowania nastrojów, szykan czy represji. Skądinąd
sięgnę tutaj po przykład Kielc. Kielce są jakby gospodarzem tej konferencji. Sięgnę po przykład pogromu w Kielcach z 11-12 listopada. Dość silna kielecka endecja i znana z nieprzejednanego, no alergicznego wręcz w stosunku do socjalizmu, kielecka hierarchia kościelna też miały swój udział w kreowaniu nastrojów podatnych na agitację antysemicką. No a wszak wiadomo, no Żyd to bolszewik. W teatrze Apollo rzekomo radzono, jak urządzić Judeo-Polonię. No, nie przeceniałbym może oburzenia, które wywołać miały wśród mieszkańców Kielc informacje o żądaniach autonomii podnoszonych przez Żydów na wiecu w kieleckim teatrze. Dla jednych był to pretekst, dla innych okazja do wzbogacenia się, ale zapewne znaleźli się i szczerze oburzeni, a za to niedokładnie poinformowani o tym, czego rzeczywiście wiec dotyczyła. Najprościej, no, stronnictwa żydowskie chciały wyrazić swoją opinię na temat i nadzieje związane z powstającym państwem polskim. W każdym razie wydaje się, że pogromy były wypadkową dłuższego kryzysu społeczno-politycznego, wzrostu polskich i żydowskich postaw narodowych oraz pogorszenia relacji polsko-żydowskich w latach wojny, dla których grunt przygotowała już akcja bojkotowa i antysemicka histeria rozpętana przez endecję po przegranych przez Dmowskiego w wyborach do Dumy. To drastyczne pogorszenie się warunków bytowych w latach wojny, konflikty ekonomiczne, w tym oskarżenia części kupców i handlarzy żydowskich o spekulacje, ogólna pauperyzacja doprowadziły do wybuchów i nie zapobiegła temu współpraca polskich i żydowskich radnych w radach miejskich, wspólne obchody rocznic Konstytucji 3 maja, ani nawet akces do Legionów. Ta specyficzna sytuacja polityczna w Kielcach, że jeszcze do nich wrócę, tym pierwszym większym mieście, które znalazło się na szlaku Legionów, mieście, w którym wyjątkowo mocno ścierały się wpływy socjalistyczne z konserwatywnymi, klerykalnymi, z kontrowersyjnym biskupem Łosińskim na czele, sprzyjała konfliktowi. W rezultacie Kielce, miasto Legionu, w którym niektórzy żydowscy mieszkańcy, członkowie POW, jeszcze kilka dni przed pogromem uczestniczyli w rozbrajaniu okupanta, stało się sceną napaści, grabieży i mordowania Żydów. Jak wiemy, nie był to jedyny ani największy pogrom. Wiele gmin żydowskich ucierpiało w trakcie konfliktu polsko-ukraińskiego w Galicji Wschodniej. No, a pogrom we Lwowie stał się na długie lata wzorcowym czy dyżurnym przykładem polskiego antysemityzmu. Tą złą sławę Lwowa przyćmi dopiero pogrom kielecki w 1946, ale to już inna opowieść. Konkludując, stosunki polsko-żydowskie w okresie od 1905 roku systematycznie się pogarszały i właściwie dotyczyło to ziem wszystkich trzech zaborów. Do eskalacji napięcia dochodziło w momentach politycznie newralgicznych, a w miarę przybliżania się niepodległości nasilała się ta wrogość wobec Żydów. Głównym obszarem konfliktu pozostawały sprawy gospodarcze. W Galicji swoje zrobiło oskarżenia o sprzyjanie przez Żydów Ukraińcom, ale po przewrotach w Rosji, zwłaszcza po rewolucji październikowej, potężnej siły sprawczej nabrały oskarżenia o komunizm. Te powrócą, jak wiemy, ze zdwojoną siłą w czasie wojny polsko-bolszewickiej. No, ich symbolami stanie się masakra pińska w kwietniu 1919 roku, czy prewencyjne internowanie żołnierzy i oficerów żydowskiego pochodzenia w Jabłonnej pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. Dziękuję. Kolejny referat wygłosi profesor Przemysław Różański, który jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego.
zajmuje się badaniami stosunkami polsko-amerykańskimi w perspektywie także relacji polsko-żydowskich, zwłaszcza w okresie dwudziestolecia międzywojennego, bada prasę amerykańską z tamtego czasu, a mianowicie w kontekście ataku Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, ale także ma na swoim koncie ustalenia badawcze dotyczące analizy środowisk amerykańskich wobec zamachu majowego z 1926 roku czy śmierci marszałka Piłsudskiego w 1935 roku. Natomiast podczas naszej konferencji wygłosi referat, który tutaj pozwolę sobie przeczytać. Polska wobec deportacji Żydów obywateli polskich z Niemiec w dniach 28-29 października 1938 roku w amerykańskich dokumentach dyplomatycznych. Myślę, proszę Państwa, że będzie to bardzo ciekawy referat, bardzo ciekawe spojrzenie, ponieważ profesor Różański będzie analizował czy ocenę tych wydarzeń z wypędzenia polskich Żydów z Niemiec w perspektywie analizy tego, co mówiono i pisano przede wszystkim w dyplomacji amerykańskiej, z perspektywy ambasady amerykańskiej w Berlinie, w Warszawie, a także konsulatu w Lipsku. Myślę, że punkt widzenia czy spojrzenie tutaj dyplomacji amerykańskiej jest niezwykle ciekawe także dla oceny tych wydarzeń. Gorąco Państwa zachęcam do wysłuchania tego referatu. Polska wobec deportacji Żydów obywateli polskich z Niemiec 28-29 października 1938 roku w amerykańskich dokumentach dyplomatycznych. Według spisu ludności z 1933 roku w granicach Rzeszy Niemieckiej żyło 56 480 Żydów obywateli polskich. Po przyłączeniu Austrii do Niemiec w marcu 1938 roku liczba ta zwiększyła się prawdopodobnie o 20 tysięcy, jednak nie ma możliwości dokładnej weryfikacji liczby wyznawców judaizmu obywateli polskich na terenie Niemiec i Austrii w momencie rozpoczęcia ich przesiedleń jesienią 1938 roku. Owi Żydzi stali się obywatelami Rzeczypospolitej na skutek międzynarodowych porozumień zawieranych po zakończeniu I wojny światowej, jednak poza polskimi paszportami wydawanymi przez urzędy zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej niemal nic nie łączyło ich z Polską. Nie identyfikowali się z tym państwem, nie znali języka polskiego, często urodzili się w Niemczech i swoją przyszłość, w każdym razie do momentu przejęcia władzy przez nazistów, łączyli z tym państwem. Deportacje polskich Żydów z Niemiec 28 i 29 października 1938 roku były wydarzeniem bez precedensu. Stanowiły wówczas, zważywszy na skalę przedsięwzięcia, szczytowy moment prześladowań ludności żydowskiej w III Rzeszy, bowiem w rezultacie Polenaktion, jak określiła przymusowe przesiedlenia Żydów niemiecka policja, wypędzono z Niemiec do Polski 17-18 tysięcy żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci. Szybko jednak wydarzenie to przesłoniła kryształowa noc, czyli wielki pogrom Żydów na terenie Niemiec od 9 do 11 listopada tego samego roku. Pretekstem do podjęcia masowych deportacji Żydów obywateli polskich z Niemiec było wydanie 6 października 1938 roku rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o kontroli paszportów wydanych przez urzędy zagraniczne Rzeczypospolitej. Brak adnotacji kontrolnej w paszportach do 29 października skutkować miał unieważnieniem dokumentów i tym samym pozbawieniem obywatelstwa tych osób, które nie dopełniły wspomnianego obowiązku. Oznaczałoby to w praktyce, że osoby te stałyby się bezpaństwowcami, a Polska nie miałaby obowiązku otwarcia przed nimi granic. Dla władz nazistowskich, dążących do pozbycia się wszystkich Żydów z granic Niemiec, była to perspektywa nie do przyjęcia. Październikowe rozporządzenie było aktem wykonawczym do ustawy o pozbawianiu obywatelstwa z 31 marca 1938 roku.
Intencją ustawodawcy przy podejmowaniu pracy nad ustawą było zapobieżenie napływowi do Polski osób posiadających obywatelstwo polskie, lecz z powodu wieloletniego przebywania poza granicami tego kraju, niewiele mających z nim wspólnego. Aby zrozumieć sens ustawy i rozporządzenia z 1938 roku, należy mieć na uwadze ówczesny kontekst międzynarodowy i sytuację wewnętrzną Polski. Jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, Polska obawiała się, że w konsekwencji prześladowań Żydów w Niemczech, zwłaszcza po przyłączeniu Austrii do Rzeszy oraz zamknięcia granic przez państwa będące tradycyjnie celem emigracji, jak Francja lub Stany Zjednoczone, nastąpi masowy napływ uchodźców, zwłaszcza żydowskich, w granice Polski. Nadto ustawa o pozbawianiu obywatelstwa wymierzona była w komunistów, a nie wykluczone, że i w opozycjonistów przebywających na emigracji, jak na przykład Wincenty Witos i Karol Popiel. Determinantą wewnętrzną za uchwaleniem ustawy i wydaniem rozporządzenia było przeludnienie Polski, które Warszawa usiłowała rozładować w drodze emigracji nadmiaru ludności. Okazało się to niemożliwe, ponieważ nie dość, że żadne z państw, do których przed Wielką Wojną kierowali się emigranci, nie zamierzało otwierać granic, to Polska stanęła jeszcze w obliczu możliwości napływu znacznej liczby potencjalnych uchodźców z III Rzeszy. Deportacje Żydów, obywateli polskich z Niemiec 28 i 29 października spotkały się z natychmiastową reakcją amerykańskiej dyplomacji. Amerykański ambasador w Berlinie Hugh Wilson już 28 października poinformował w telegramie do sekretarza stanu USA Cordella Halla o spędzeniu Żydów w Berlinie i w innych niemieckich miastach w jedno miejsce w celu wydalenia ich z Rzeszy. Od szefa niemieckiej policji Geista amerykański ambasador dowiedział się, że deportacje nie objęły kobiet i dzieci oraz polskich Żydów posiadających amerykańskie wizy emigracyjne. Nie była to prawda, bo jak wiemy od samego początku Polenaktion objęła także kobiety i dzieci. Następnego dnia o rozpoczęciu deportacji polskich Żydów z Niemiec poinformował swojego przełożonego w Waszyngtonie Drexel Biddle, amerykański ambasador w Polsce. Biddle, podobnie jak Wilson, powiązał deportację z rozporządzeniem MSW o kontroli paszportów. Zdaniem Biddle'a wypędzono z Niemiec do Polski 7 tysięcy polskich Żydów, a kolejnych 15 tysięcy spodziewano się w Polsce. Jak wspomniano, ostatecznie liczbę deportowanych szacuje się na 17, względnie 18 tysięcy osób. Jednak w momencie przesyłania telegramu do Waszyngtonu nikt nie dysponował precyzyjnymi danymi co do liczby deportowanych Żydów. W ocenie Biddle'a z powodu nagłego napływu owych 7 tysięcy osób Polska znalazła się w trudnym położeniu, albowiem deportowanym Żydom zezwolono na zabranie ze sobą zaledwie 10 marek na osobę. W konsekwencji ludzie ci z reguły nie posiadali środków do życia, dlatego rząd polski podjął negocjacje z rządem niemieckim w sprawie zwrotu majątku wypędzonym wyznawcom judaizmu. Ponadto władze polskie, pisał Biddle, złożyły formalny protest wobec Polenaktion i zaproponowały 15-dniową prolongatę na uzyskanie adnotacji kontrolnej w paszportach. Oznaczałoby to, że paszporty bez kontrolnego stempla straciłyby ważność nie 29 października o północy, jak stanowiło rozporządzenie MSW z 6 października, lecz 15 dni później. Niemcy odrzucili tę propozycję. Zdaniem amerykańskiego ambasadora Polska określiła deportację wyznawców judaizmu mianem brutalnych i rozważała podjęcie retorsji, czyli analogicznych wydaleń obywateli Niemiec zamieszkujących w Polsce. W drugim telegramie, datowanym na 29 października i przesłanym do sekretarza stanu USA, amerykański ambasador w Polsce położenie wysiedlonych z Niemiec Żydów nazwał zatrważającym. Wypędzeni ludzie wędrowali kilometrami w rejonach przygranicznych, niektórzy zostali pobici przez Niemców. Drexel Biddle poinformował, że pomocy ofiarom Polenaktion na terenie Polski udzielili polscy lekarze i siostry Czerwonego Krzyża. W tym celu zorganizowano punkty medyczne. Według ambasadora
rząd polski udzielał pełnej pomocy deportowanym Żydom, na przykład przydzielił im tymczasowe zakwaterowanie na terenie śląskich kopalń. Poza tym część z wysiedlonych osób otrzymała zgodę polskich władz na udanie się w głąb kraju. Nie jest więc prawdą, jak twierdzą do dzisiaj niektórzy historycy, jakoby rząd polski skazał wygnanych Żydów na koczowanie w pasie ziemi niczyjej na granicy polsko-niemieckiej. Informacje o kierowaniu przybyszów z Niemiec w głąb Polski i życzliwym stosunku polskiego rządu do ofiar Polenaktion powtórzył Biedl w telegramie z 30 października adresowanym do szefa amerykańskiej dyplomacji i w piśmie do prezydenta Roosevelta datowanym na 10 listopada. W ostatnim z wymienionych dokumentów amerykański ambasador nazwał postępowanie Niemców wobec deportowanych Żydów brutalnym. O rządzie polskim natomiast napisał, że dokładał starań, aby zapewnić deportowanym osobom ludzkie traktowanie w zaistniałych trudnych okolicznościach. Dodajmy, że również lokalne władze i ludność na terenach, na których znaleźli się deportowani Żydzi, na przykład w Zbąszyniu w Wielkopolsce, udzielili im niezbędnej pomocy, bez której nie przetrwaliby pierwszych, najtrudniejszych dni do czasu uruchomienia pomocy przez różne tworzące się żydowskie komitety pomocy. W Zbąszyniu pomoc Żydom świadczyli zarówno przeciętni obywatele, jak i przedstawiciele miejscowej elity. A przecież w miasteczku tym w styczniu 1939 roku w wyborach do Rady Miejskiej większość mandatów zdobyli kandydaci Stronnictwa Narodowego. Postawa Zbąszynian stoi zatem w sprzeczności ze stereotypowymi wyobrażeniami na temat polskiego antysemityzmu rozpowszechnionymi w latach 30. ubiegłego wieku. W swojej relacji z 30 października amerykański dyplomata powołał się na Żydowski Komitet Pomocy. Odrzucić zatem należy wpływ tylko i wyłącznie polskiego otoczenia na pozytywną ocenę Polski wystawioną przez ambasadora Stanów Zjednoczonych. Z przytoczonego telegramu wynikało również, że Polska zrezygnowała z retorsji wobec Niemiec po tym, jak wstrzymały one dalsze deportacje. Do tego momentu aresztowano w Polsce, pisał Biedl, około 1000 obywateli Niemiec, głównie w Łodzi, z myślą o ich deportacji. Aresztowań dokonano 29 października, lecz następnego dnia aresztowanych zwolniono. Jednocześnie toczyły się polsko-niemieckie negocjacje w sprawie powrotu ofiar Polenaktion do Niemiec. Przytoczone uwagi Biedla znajdują potwierdzenie w telegramie ambasadora USA w Niemczech Hugh Wilsona z 31 października 1938 roku. Wilson oznajmił sekretarzowi stanu Hallowi, że Polska i Niemcy zawarły rozejm w sprawie deportowanych Żydów. Dzięki niemu Niemcy zaprzestały dalszych ekspulsji. Zarówno Żydzi znajdujący się w aresztach, jak i będący w trakcie przymusowej podróży do Polski mieli zostać uwolnieni. Według Wilsona osiągnięte porozumienie było rezultatem retorsji podjętych przez Polskę, to znaczy aresztowania i wyekspediowania ku granicy z Niemcami około 1000 obywateli Rzeszy. Rozejm polegał na obopólnym wstrzymaniu deportacji, bowiem Polska również zobowiązała się do zaprzestania ekspulsji aresztowanych obywateli Niemiec. Na 1 listopada, pisał Wilson, zaplanowano dalsze polsko-niemieckie rozmowy w sprawie wypędzonych z Niemiec Żydów. Jak wynika z amerykańskich dokumentów, państwo polskie pomagało wypędzonym wyznawcom judaizmu nie tylko w granicach Rzeczypospolitej. Szczególna rola w czasie Polenaktion przypadła konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku, kierowanemu przez konsula Feliksa Hiczewskiego. O pomocy, jakiej udzielił polski konsul Żydom zagrożonym deportacjami, poinformował Cordella Halla konsul Stanów Zjednoczonych w Lipsku David Baffem w piśmie z 30 października 1938 roku. W ocenie amerykańskiego konsula liczba deportowanych Żydów obywateli polskich z Lipska, którą oszacował on na 3,5 tysiąca osób, a z całej Saksonii na 12 tysięcy, byłaby większa, gdyby nie postawa Feliksa Hiczewskiego, który udzielił polskim Żydom swego rodzaju azylu na terenie polskiego konsulatu.
Dzięki tej pomocy 1300 wyznawców judaizmu zamieszkujących Lipsk spędziło noc z 28 na 29 października na terenie polskiej placówki, uniknąwszy w ten sposób losu swoich współwyznawców deportowanych do Polski. Baffem nazwał polski konsulat jedyną Mekką na obszarze Lipska, do której napływały setki zagrożonych wysiedleniem z Niemiec osób. Wobec przepełnienia budynku konsulatu większość żydowskich uciekinierów spędziła noc w ogrodach na terenie konsulatu pod prowizorycznymi namiotami. W analizowanym dokumencie amerykański konsul zawarł również szczegółowy opis polen akcji na terenie Lipska. O 5 nad ranem rozpoczęła się bezlitosna obława. Niemiecka policja przeczesywała mieszkania, a nawet domy spokojnej starości dla kobiet. Po wkroczeniu policji do mieszkania domownikom pozostawiano pół godziny na ubranie się i spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Ze względu na pośpiech w realizacji, organizację i niejednokrotnie brutalny przebieg polen akcji, zdarzało się wszak, że rozdzielano rodziny. David Baffem uznał ją za bezprecedensową. Amerykański konsul wspomniał także o zapowiedzianych przez rząd polski retorsjach wobec Niemiec w postaci wydaleń obywateli Rzeszy z granic Rzeczypospolitej. Informacje nie tylko o planowanych, ale wręcz podjętych przez stronę polską retorsjach znajdują się również w już przytoczonych, ale i później wytworzonych amerykańskich dokumentach. Na przykład w piśmie Bidla skierowanym do sekretarza stanu Halla i datowanym na 5 listopada 1938 roku, w którym ambasador powtórzył własne ustalenia z telegramu z 30 października o aresztowaniu około 1000 obywateli Niemiec, głównie w Łodzi, z zamiarem ich ekspulsji z Rzeczypospolitej. Co więcej, według amerykańskiego ambasadora działania Polski zapowiadające retorsje przyczyniły się do wstrzymania dalszych deportacji przez Niemców. Opinia ta jest zbieżna z ustaleniami polskiego historyka Karola Jący, który uznał, że polskie kontrposunięcia przyczyniły się do wstrzymania polen akcji. W piśmie z 5 listopada mowa jest również o rozpoczęciu 2 listopada polsko-niemieckich negocjacji w związku z październikowymi deportacjami. Celem minimum Polski było uzyskanie zgody na powrót wypędzonych osób do Niemiec oraz zwrot lub rekompensata utraconych przez Żydów majątków. Z perspektywy czasu wiemy, że polskie usiłowania skazane były na porażkę, lecz w owym czasie nie tylko polski rząd nie zdawał sobie w pełni sprawy z bezwzględności nazistowskiego reżimu. W raporcie z 5 listopada ambasador Bidl powtórzył także, że za sprawą władz polskich żydowscy wysiedleńcy mogli liczyć na pomoc sióstr i lekarzy Czerwonego Krzyża. Uwaga ta dotyczyła przede wszystkim Żydów deportowanych w kierunku Śląska, ponieważ niemiecka policja zmusiła ich do wielokilometrowej wędrówki w stronę granicy. Z relacji Bidla o początku polen akcji dowiadujemy się o zaskoczeniu władz polskich niespodziewanym napływem w granice państwa tysięcy wysiedleńców. Początkowo polskie służby graniczne zatrzymywały przybywających Żydów na granicy, co wydaje się zrozumiałą reakcją na niespodziewany napływ tysięcy przybyszy z sąsiedniego państwa. Szybko jednak zezwolono wygnańcom na przekroczenie granicy i wskazano tymczasowe zakwaterowanie. O ich dalszym losie poinformował swojego przełożonego w Waszyngtonie ambasador Bidl w piśmie z 5 stycznia 1939 roku. Według amerykańskiego dyplomaty w rezultacie polen akcji na terytorium Polski znalazło się 13 tysięcy Żydów, zatem ambasador nie miał dokładnych danych o rozmiarach niemieckich deportacji. Zdaniem Bidla większość wygnanych osób otrzymała zgodę władz polskich na osiedlenie się w głębi kraju. Jednak około 5 tysięcy uchodźców, jak określił ich autor dokumentu, nadal przebywało w przygranicznym Zbąszyniu, zakwaterowanych w barakach i innych tymczasowych kwaterach i utrzymywanych przez żydowskie organizacje dobroczynne. Tylko nieliczni, pisał Bidl, otrzymali wizy emigracyjne i udali się do krajów Ameryki Łacińskiej. Udało się natomiast organizacjom żydowskim uzyskać zgodę Wielkiej Brytanii na udzielenie azylu kilkuset żydowskim dzieciom ze Zbąszynia. W ocenie Bidla, wbrew oficjalnym enuncjacjom drukowanym w prasie rządowej,
Władzom polskim nie zależało na szybkiej likwidacji obozu wysiedleńców w Zmorzyniu. Przebywanie deportowanych wyznawców judaizmu w Polsce miało być bowiem formą nacisku na Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, aby skłonić je do objęcia ofiar Polen Action pomocą przez Międzynarodowy Komitet do Spraw Uchodźców Politycznych, zwany Komitetem Sevian, od miejsca konferencji założycielskiej Komitetu. Międzyrządowy Komitet powstał z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w celu pomocy uchodźcom politycznym z Niemiec i Austrii. Chodziło głównie o ustalenie przez państwa wchodzące w skład Komitetu limitów emigracyjnych dla ofiar nazizmu. Inicjatywa tandemu Roosevelt-Hall zakończyła się niepowodzeniem. Pozostaje jednak faktem, że Warszawa nalegała na włączenie Polski do prac Komitetu oraz objęcie ofiar Polen Action programem pomocy przez Komitet Sevian. W ocenie Bidla drugim ważkim motywem władz polskich skłaniającym do utrzymania dużego skupiska ofiar Polen Action w Zmorzyniu było pragnienie zniechęcenia do powrotu do Polski potencjalnych żydowskich reemigrantów. Zważywszy na prześladowania wyznawców religii mojżeszowej w Niemczech, obawy przed napływem prześladowanej ludności do Polski nie były bezpodstawne. W analizowanym piśmie ambasador Bidl poinformował również o planowanym wznowieniu negocjacji polsko-niemieckich w Berlinie w sprawie deportowanych w ramach Polen Action Żydów, do czego rzeczywiście doszło 4 stycznia. Z innych amerykańskich dokumentów dyplomatycznych wynika, że do impasu w negocjacjach doszło od razu po ich rozpoczęciu z powodu różnych i wykluczających się oczekiwań Berlina i Warszawy. Jeszcze później, w konsekwencji wydarzeń Kryształowej Nocy, Niemcy usztywniły swoje stanowisko w negocjacjach z Polską w sprawie uregulowania spornych spraw dotyczących statusu polskich Żydów w Niemczech, a zwłaszcza ofiar październikowych deportacji. Porozumienie polsko-niemieckie regulujące dalsze losy ofiar Polen Action zawarto 24 stycznia 1939 roku. Szczegóły porozumienia oraz kopię najważniejszych jego klauzul zawierają dokumenty wytworzone w styczniu 1939 roku przez amerykańską ambasadę w Warszawie i sygnowane przez amerykańskiego chargé d'affaires Norta Winshipa. Z telegramu przesłanego do sekretarza stanu USA, datowanego na 25 stycznia, wynika, że deportowani do Polski Żydzi mogli powrócić do Rzeszy w celu uregulowania spraw osobistych i majątkowych. Powroty mogły się odbywać kolejno w grupach do 1000 osób. Po likwidacji majątku przymusowi emigranci zobowiązani byli powrócić do Polski najpóźniej do 31 lipca 1939 roku. Kapitały uzyskane ze zlikwidowanych majątków miały być zdeponowane na specjalnych kontach w Dresdner Bank, a następnie przetransferowane do Polski. Ponadto rząd polski zgodził się na powrót do Polski niepełnoletnich dzieci i żon deportowanych Żydów. Jedyną korzyścią, jaką miała przynieść Polsce umowa z Niemcami, było uzyskanie zgody na transfer majątku żydowskiego pozostawionego w Rzeszy. Ale nawet ten punkt porozumienia nie był doprecyzowany, bowiem nie ustalono terminu transferu środków uzyskanych ze zlikwidowanych majątków. Natomiast zgoda Warszawy na łączenie rodzin, choć zrozumiała z humanitarnego punktu widzenia, oznaczała porażkę Polski, ponieważ prowadziła do zwiększenia liczby napływowej ludności. A przecież pierwotnym i zasadniczym celem podjętych przez Polskę negocjacji był powrót wypędzonych wyznawców judaizmu do Niemiec. Zwraca również uwagę pasus porozumienia o powrocie żon i dzieci wypędzonych Żydów do Polski, co implikowało wniosek o ich tylko tymczasowym pobycie w Niemczech, choć odnosiło się do osób, które z reguły urodziły się na terenie Rzeszy i nigdy w Polsce nie przebywały. W ten sposób Niemcy podkreślili nielegalny status Żydów obywateli polskich w Niemczech. Pod względem formalnym sformułowanie zawarte w umowie było prawidłowe, ponieważ odnosiło się do osób o polskiej przynależności państwowej. Faktycznie jednak, jak była już o tym mowa, Żydów przebywających na terenie Rzeszy niewiele łączyło z Polską. Zarówno Winship, jak i Bidl ocenili porozumienie z 24 stycznia jako niekorzystne dla Polski, głównie z powodu napływu dodatkowych wyznawców judaizmu w granice Rzeczypospolitej, mając na uwadze rodziny deportowanych w ramach Polen Action, które otrzymały zgodę na wjazd do Polski.
Pisał o tym ambasador Bid w ostatnim przed wybuchem wojny, datowanym na 12 lipca 1939 roku raporcie, w którym podjął problem deportowanych z Niemiec Żydów. W dokumencie tym ocenił przesadnie liczbę wysiedlonych z Niemiec do Polski osób na 40 tysięcy. Zapewne uwzględnił w przytoczonym szacunku rodziny deportowanych, które przekroczyły granice Polski po styczniowym polsko-niemieckim porozumieniu oraz zsumował liczbę wyznawców judaizmu zamieszkujących w Niemczech i Austrii, ale nawet wówczas przytoczona liczba Żydów obywateli polskich, którzy znaleźli się w Polsce, jest dyskusyjna. Zdaniem amerykańskiego ambasadora Polska, nie mogąc powstrzymać przymusowych przesiedleń Żydów z terenu Rzeszy, usiłowała złagodzić negatywne tego skutki, podpisując porozumienie, w którym Niemcy zgodziły się na transfer majątku wypędzonych Żydów. Jednak jak wynika z dalszej części lipcowego raportu Bidla, klauzule porozumienia z 24 stycznia odnoszące się do spraw majątkowych pozostały na papierze. Stało się tak, ponieważ udający się przymusowo do Rzeczypospolitej Żydzi pozostawili mienie ruchome w strefach wolnocłowych na terenie portów w Hamburgu i Bremie, aby w razie konieczności wysłać je do innych krajów. W konsekwencji jedynym mieniem okazanym przez nich na granicy państwa okazało się 10 marek dozwolonych przez niemieckie przepisy dewizowe. Kolejnym powodem rozczarowania władz polskich była niechęć polskich Żydów do sprzedaży swych nieruchomości w Berlinie i innych miastach Rzeszy. Zawód tym większy, pisał Bid, że rząd polski spodziewał się uzyskać tą drogą około 100 milionów marek z przeznaczeniem na zabezpieczenie transakcji clearingowych z Niemcami. Niechęć Żydów do wyprzedaży swych majątków w Niemczech wynikała ze zmian politycznych w Europie, a konkretnie utworzenia antyagresywnego frontu, jak oznajmił amerykański ambasador. Zdaniem Bidla powstanie frontu wzbudziło w Żydach nadzieję na lepsze w niedalekiej przyszłości traktowanie ze strony Niemców, dlatego postanowili pozostawić swe mienie w Rzeszy. Dziękuję bardzo za uwagę. Szanowni Państwo, kolejny referat wygłosi profesor Grzegorz Berendt, który także, jak tutaj wspomniany profesor Przemysław Różański, jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, zajmuje się badaniami, pracuje w Zakładzie Historii, Kultury i Myśli Politycznej Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi badania nad dziejami polskich Żydów i innych grup ludności Pomorza Gdańskiego w wieku XX, jest autorem około 90 publikacji naukowych, ponad 30 popularno-naukowych, zajmował się także badaniami dotyczącymi miast i miejscowości położonych na Pomorzu. Profesor Berendt przez wiele lat był także pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, pełnił obowiązki naczelnika Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku. Najważniejsze publikacje profesora Berendta dotyczą dziejów społeczności żydowskich, między innymi tytuł jednej z publikacji Żydzi na Gdańskim Rozdrożu, także Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Obecnie profesor pracuje nad dziejami Żydów poleskich, życia i zagłady tamtejszych Żydów w okresie okupacji niemieckiej. Podczas naszej konferencji profesor Berendt wygłosi referat Dziel i rządź Sowieci wobec polskich Żydów w latach 1944-1945. Jest to, myślę, proszę Państwa, bardzo ważne zagadnienie, ponieważ które gdzieś umyka wielu badaczom, zwłaszcza tutaj sformułowana przez profesora perspektywa dziel i rządź jednoznacznie wskazuje nam na to, kto sprawował rządy, kto rozdawał karty przysłowiowe, jeżeli chodzi o także i relacje polsko-żydowskie w latach 1944-1945. Będziemy mogli poznać także perspektywę, profesor będzie analizował perspektywę patrzenia właśnie na te relacje także ze strony jakichś bardziej oficjalnych czynników sowieckich, ale także, że tak powiem, szeregowych przedstawicieli tej społeczności także w Polsce. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa zachęcam do wysłuchania tego referatu.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Spotykamy się w niezwykłych okolicznościach, no ale to nie jest zależne od nas. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału w dzisiejszej konferencji. Mam nadzieję, że to, co Państwo ode mnie usłyszą, uzupełni w jakimś stopniu referaty moich szanownych poprzedników. Proszę Państwa, prowadząc, zabrzmi to bardzo poważnie, ale tak jest naprawdę od kilkudziesięciu lat, najróżniejsze kwerendy związane z sytuacją Żydów przebywających na centralnych ziemiach polskich i nie tylko w latach okupacji hitlerowskiej, związanych z tragicznym procesem ich zagłady, nie można uciec od pewnych przemyśleń, dywagacji, wniosków, ale także od pytań, nie tylko o finalne ujęcia, ale również o przyczyny pewnych zjawisk i ich źródła. Moim przemyśleniem związanym z tymi właśnie zagadnieniami będzie poświęcone moje dzisiejsze wystąpienie. Truizmem byłoby stwierdzenie, że problematyka stosunków polsko-żydowskich, zwłaszcza w latach II wojny światowej, budzi emocje. Ona żyje nieustannie, jest podsycana, zwłaszcza dyskusje, niestety przede wszystkim medialne, a nie naukowe, związane z nią, są podsycane debatami na temat najróżniejszych publikacji, czasami filmów. Specjaliści reprezentujący różne poglądy na przeszłość przerzucają się argumentami. Natomiast warto, mówiąc o tym i rozmawiając o tym, przyjrzeć się pewnym korzeniom, uwarunkowaniom, nie sięgając może w dobę nowożytną, aż w wiek XIX, ale jeżeli tym punktem wyjścia będzie dwudziestolecie międzywojenne, wydaje mi się, że ten punkt będzie właściwy. Mówimy Polska, mówimy Polacy, mówimy polskie społeczeństwo, czasami pojawia się pojęcie naród czy też narody. Warto, wydaje mi się, pamiętać o kilku arcyciekawych i arcyzłożonych kwestiach. Wydarzenia, które rozegrały się w okresie okupacji na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich, miały miejsce w mikroprzestrzeniach, w mikroświatach o najróżniejszych naprawdę charakterach. Mówimy o aglomeracjach miejskich, mówimy o dużych miastach, o miasteczkach, wsiach, przysiółkach. Były to punkty na mapach o bardzo różnej wielkości, zarówno jeżeli chodzi o przestrzeń, jak i o liczbę mieszkańców. Co my tak naprawdę wiemy o tej Polsce międzywojennej, o jej obywatelach reprezentujących najróżniejsze narodowości i wyznania? Mimo tego, że zainteresowanie dwudziestoleciem jest ogromne i to przekłada się na bardzo liczne publikacje, wydaje mi się, że problemy, które mogłyby być pomocne przy badaniu okupacyjnych realiów, zostały dotychczas poruszone jeszcze w zakresie niewystarczającym. Mówiąc o kulturze, jeżeli chodzi o duże miasta, mówimy o kulturze wysokiej. Jeżeli mówimy o ośrodkach małomiasteczkowych, zazwyczaj mówimy o kulturze amatorskiej, której motorem napędowym była inteligencja. Jeżeli pojawia się w pisarstwie dotyczącym dwudziestolecia pojęcie codzienność, to skupia się ono w ujęciu etnograficznym czy historycznym na obrzędowości świątecznej, w weselach, pogrzebach, ślubach, czasami także na sztuce ludowej, czy też pewnej specyfice obyczajowej niektórych regionów. Wiemy bardzo dużo na przykład o aktywności politycznej mieszkańców wsi, ale taki temat jak przestępczość na obszarach wiejskich w dwudziestoleciu międzywojennym czeka wciąż na swego badacza. Bardzo słabo uchwytne w źródłach są kwestie związane
z szeroko rozumianą mentalnością naszych antenatów, z różnicami pokoleniowymi, z różnicami wynikającymi z poziomu wykształcenia, różnych norm wychowania, religijności. Te wszystkie, a także inne zagadnienia, jak sądzę, w okresie okupacji odegrały dużą rolę. Na te pewne zaniechania, które chyba jednak mimo wszystko będziemy odrabiać w następnych latach, nakłada się nierzadko bardzo idylliczny obraz Polski międzywojennej jako raju utraconego. To dotyczy przede wszystkim Kresów Wschodnich, ale nie tylko, bo i centralnych ziem polskich, a czasami również innych obszarów. Wiemy, że zwłaszcza dla osób jeszcze pamiętających międzywojnie, a takich jest niestety coraz mniej, słońce wtedy świeciło jaśniej, trawa była bardziej zielona. Wszyscy to swoje dzieciństwo, młodość idealizujemy i pamiętamy jako najpiękniejszy okres w życiu, ale nie zwalnia nas to od pamięci o tym, że Polska przedwrześniowa nie była krajem idealnym. Była krajem wielkiej biedy, bezrobocia i problemów społecznych, których nie udało się tak naprawdę aż do 1 września 1939 roku rozwiązać, a te wszystkie zjawiska dotykały i mieszkańców dużych miast i miasteczek, a także i wsi. Oczywiście stosunki polsko-żydowskie w okresie międzywojennym to temat rzeka, można by o tym mówić w nieskończoność. Jeżeli rzucimy okiem na literaturę, choćby na tę najbardziej dostępną, to konflikty opisuje się bardzo często przez pryzmat pogromów mających miejsce w początkach odzyskania niepodległości przez Polskę, a także wystąpień antyżydowskich środowisk prawicowych w latach 30. Jeżeli mówimy o punktach wzajemnego szacunku, wzajemnych kontaktów, to polem tych właśnie kontaktów, nawiązywania znajomości, czasami przyjaźni, były przede wszystkim szkoły, a także miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Te znajomości dzięki interesom o najróżniejszym charakterze często przetrwały bardzo długo. Zdarza się niestety jednak, że opowieści o dwudziestoleciu, zwłaszcza w małych miejscowościach i zwłaszcza w miejscowościach kresowych, przypominają film Skrzypek na dachu, gdzie wszyscy bez względu na narodowość, wyznanie, przekonanie żyją ze sobą wspólnie, pomagają sobie nawzajem. Bezsprzecznie obraz taki jest w pewnej mierze prawdziwy, ale nie powinniśmy zapominać o tym, że te konflikty, animozje, spory dotyczyły naprawdę przedstawicieli najróżniejszych środowisk, grup wyznaniowych i grup społecznych. Ma to miejsce zawsze, bez względu na okres historyczny, chociażby także dzisiaj. We wrześniu 1939 roku rozpoczął się okres okupacji. Wiemy, że był to okres bardzo krwawy. Ja tutaj będę oczywiście skupiał się na centralnych ziemiach polskich. O okupacji sowieckiej mówić nie będę, gdyż tym zagadnieniom warto byłoby poświęcić i można byłoby poświęcić osobne wystąpienie. Była to okupacja bardzo brutalna i polityka wprowadzona przez Niemców i na ziemiach wcielonych do Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie miała z jednej strony na celu eksploatację społeczeństwa, z drugiej strony zastraszenie go i spowodowanie, doprowadzenie do zaniechania jakichkolwiek działań przejawiających się szeroko rozumianą opozycją wobec okupacyjnej władzy. Lata 1939-45 to oczywiście pasmo wydarzeń znaczonych straszliwymi wydarzeniami, nie trzeba uciekać od tego słowa, aresztowaniami, egzekucjami,
koszmarem życia w gettach, deportacjami do obozów koncentracyjnych, do obozów zagłady. W różnych okresach ta polityka ulegała albo osłabieniu, albo też nasileniu. W różnych też okresach skupiała się, mówię tutaj zwłaszcza o tych najmniejszych ośrodkach, na Polakach, Żydach, czy też przedstawicielach innej narodowości. Teoretycznie, jeżeli popatrzymy chociażby na tak zwaną wiedzę pozaźródłową, o tych realiach okupacji niemieckiej w Polsce wiemy dużo. Ale ponownie, tak jak wspominałem o dwudziestoleciu międzywojennym, muszę poruszyć wątek, no moim zdaniem, niepełnego obrazu przeszłości, jaki utrwalony został gdzieś tam w literaturze, w mediach, w filmie, a także w pracach naukowych. Jeżeli mówimy o wsi polskiej pod okupacją, wiemy bardzo dużo o polityce niemieckiej, zwłaszcza o polityce ekonomicznej, kontyngentach, wywozach na roboty przymusowe i tego rodzaju podobnych zjawiskach. Wiemy również bardzo dużo o zaangażowaniu mieszkańców wsi w konspirację wojskową i cywilną. Natomiast to, co moim zdaniem jest tutaj, no nie chcę użyć słowa najważniejsze, ale bardzo ważne, pozostaje nadal tematem otwartym dla badaczy. Mam tutaj na myśli niemieckie działania eksterminacyjne właśnie na obszarach wiejskich i miasteczkowych, których wykonawcami byli ci ludzie, dzisiaj zapomniani nierzadko, bardzo często nieznani z imion i nazwisk, ale ludzie, których przezwiska czy nazwiska w okresie okupacji wymieniano często z prawdziwym przerażeniem. Funkcjonariusze niemieckiej żandarmerii pracujący na posterunkach terenowych, których podstawowym zadaniem było tak naprawdę terroryzowanie mieszkańców powierzonych im obszarów. Ta rola żandarmerii jest dla mnie osobiście tematem kluczowym dla zrozumienia realiów okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Z powojennych protokołów przesłuchań świadków, zeznań, także wspomnień, wyłania się naprawdę przerażający obraz działań, których celem niestety padali Polacy, Żydzi, Romowie, jeńcy sowieccy, uciekinierzy z obozów. Posterunki żandarmerii były liczne, w miarę upływu czasu wzmacniano je systematycznie, ale oprócz tej liczby Niemców, czasami także Volksdeutschów wynoszących zazwyczaj kilkanaście osób na każdym posterunku, ważne były również inne czynniki. Przede wszystkim mobilność. Żandarmi byli niezwykle ruchliwi. Przed każdym posterunkiem całodobowy dyżur pełnili wyznaczeni do tego rolnicy dysponujący wozami konnymi lub też saniami. Także w każdej właściwie minucie, w dzień czy w nocy, Niemcy byli w stanie udać się na akcję. Z biegiem czasu na niektórych posterunkach pojawiły się samochody, czasami motocykle, czasami konie, wcześniej jeszcze rowery. Żandarmeria była formacją bardzo mobilną. Przed każdym z posterunków przez całą dobę polscy rolnicy, wyznaczeni do tego przez wójtów i sołtysów, pełnili dyżur z wozami konnymi lub też z saniami. Także w każdej chwili, w dzień czy w nocy, Niemcy mogli udać się na akcję. Z biegiem czasów na niektórych posterunkach pojawiły się samochody, motocykle, jeszcze wcześniej rowery czy też konie. Stąd też dotarcie do miejsca przeznaczenia, co zazwyczaj kończyło się aresztowaniem lub egzekucją, nie wiązało się z jakimikolwiek problemami. Żandarmi byli całkowicie bezkarni i widać to z dokumentów moim zdaniem bardzo wyraźnie, iż aresztowanie, zabicie kogoś, mówię tutaj o osobach
pojedynczych czy nawet całych rodzinach nie wiązało się z jakimiś procedurami formalnymi. Jeżeli dochodzili do wniosku z punktu widzenia oczywiście okupantów i niemieckiej polityki, że jest to konieczne, po prostu to robili. O prawdziwym szczęściu, w dużym cudzysłowie, mogła mówić osoba, która w czasie akcji żandarmów śmierci uniknęła, a została aresztowana i trafiła na posterunek żandarmerii do aresztu, który się tam mieścił, a później odtransportowywana była do więzienia czy też aresztu policyjnego w mieście sąsiednim. Problem niestety i tragizm tych realiów polegał na tym, że żandarmi po aresztowaniach już w czasie przetrzymywania więźniów w ich siedzibach przeprowadzali przesłuchania. Te przesłuchania polegały na makabrycznym biciu, a nierzadko kończyły się po prostu wyprowadzeniem więźnia gdzieś w pole czy pod las i zabiciem go. W ten sposób z jednej strony zastraszano jeszcze głębiej społeczeństwo, z drugiej zdobywano informacje o realiach panujących na danym terenie, a także poszerzano sieć konfidentów, którzy czy to właśnie w wyniku załamania się w czasie tortur, czy też z przyczyn materialnych z takimi żandarmami współpracowali. Ja jestem, proszę Państwa, przekonany, a mogę powiedzieć, że naprawdę tysiące świadectw, przede wszystkim protokołów przesłuchań świadków przeczytałem, że właściwie życie na wsi w Generalnym Gubernatorstwie, przynajmniej na niektórych obszarach, to jest życie ze świadomością, że w każdej chwili, dosłownie w każdej chwili, mogą przyjechać Niemcy i ich przyjazd zapoczątkuje wydarzenia, których finał może być tragiczny. Ci żandarmi poruszali się niezwykle sprawnie, często wyruszając na akcję w nocy, poszukując broni, mięsa z nielegalnego uboju, nielegalnych pism, czy też po prostu starając się aresztować osoby podejrzewane o kontakt z ruchem oporu. Chociaż trudno się do tego przyznać, ja, proszę Państwa, jestem przeświadczony, że tak naprawdę przynajmniej do 1943 roku ta polityka niemiecka w znacznym stopniu terroryzowała wieś, a zwłaszcza tych mieszkańców, którzy nie byli zaangażowani właśnie w działalność antyniemiecką. W miarę upływu kolejnych miesięcy, wraz z pojawieniem się coraz większej ilości oddziałów partyzanckich, wizji przegrania przez Niemców wojny, te nastroje i realia ulegały powolnej zmianie, ale w tym momencie, kiedy przez Generalne Gubernatorstwo przetaczała się akcja Reinhardt, naprawdę sytuacja na tym polu była bardzo trudna. Tak jak już wspominałem, niezwykle trudno mówić o pewnych sprawach związanych z mentalnością czy obyczajowością. Ja, proszę Państwa, jestem przekonany, że mówimy o świecie, gdzie tak naprawdę podstawową rozrywką wielu osób było obserwowanie życia innych ludzi. I to dotyczyło i mieszkańców wsi, i mieszkańców miast. W tych społecznościach wiejskich każde wybicie się z rytmu codzienności, każde wyjście poza schemat budziło, nie powiem, że podejrzenia, ale budziło zainteresowanie. Wypieczenie kilku bochenków chleba więcej, zbyt częste chodzenie do stajni czy do stodoły, nerwowość. To wzbudzało oczywiście myśl, iż w gospodarstwie przebywa ktoś obcy, a może ktoś niebezpieczny. Jeżeli przeczytamy relacje z miast, zwłaszcza Warszawy i innych dużych ośrodków, w tych czynszowych kamienicach z podwórzami wyglądającymi jak studnie zawsze znalazła się jakaś sąsiadka przesiadująca w oknie, obserwująca to, co się dzieje na podwórzu, czasami zaglądająca w okno sąsiadów. Stąd też ciekawość była tutaj zjawiskiem bardzo złym i czasami wiedza, którą nabywali
sąsiedzi o naszym postępowaniu miała w kontekście tego zagrożenia ze strony Niemców bardzo, bardzo złe następstwa. Starałem się na własny użytek, że tak to określę, próbować na podstawie materiałów źródłowych typować cechy, które no, trzeba było spełnić, aby ta pomoc miała szczęśliwy finał. Kim byli ci ratownicy? Czy jesteśmy w stanie wypracować ich jakiś portret zbiorowy? Po pierwsze, wydaje mi się, trzeba było mieć pewien prestiż w tym swoim mikroświecie. Na wsi ten prestiż wiązał się z poziomem zamożności. To jest trochę jak w Chłopach Władysława Reymonta, gdzie Boryna, chociaż jest człowiekiem o silnym, trudnym charakterze, ze względu na majątek, jest jednym z takich wiejskich liderów. Trzeba było być lubianym, trzeba było żyć w zgodzie z sąsiadami, nie być osobą konfliktową. A niejednokrotnie zdarzało się tak, że już w momencie ukrywania w swoich zabudowaniach danej osoby, jeżeli taki konflikt sąsiedzki na jakimś tle ekonomicznym czy innym pojawiał się, zdawano sobie sprawę, że no, jego konsekwencje mogą być bardzo negatywne. W trochę wyjątkowej sytuacji były osoby ważne dla lokalnych społeczności. Na wsi byli to rzemieślnicy, osoby wykonujące usługi weterynaryjne. Byli to ludzie cenni dla tych społeczności właśnie i wydaje mi się, że ich postępowanie, nawet narażające do pewnego stopnia życie innych osób, tolerowano, ale nie tolerowano go ostatecznie. Bez względu na to, czy ktoś był lubiany, czy ktoś był zamożny, jeżeli dochodziły wieści o prowadzonych przez Niemców działaniach eksterminacyjnych, jeżeli ten strach związany także z szeroką teatralizacją zbrodni dokonywanych również przez żandarmerię zakorzenił się w świadomości mieszkańców danego obszaru, tutaj sytuacja stawała się oczywista. Pojawiał się sołtys, pojawiał się sąsiad i mówił: wygoń tych Żydów, pozbądź się ich, przez ciebie wszyscy zginiemy. To też jest bardzo interesujące, że nierzadko zdarzało się, iż ratownicy byli przekonani, że o ich czynach tak naprawdę nie wiedział nikt. Natomiast później okazywało się, iż to, że mają w domu, w gospodarstwie, w zabudowaniach właśnie ukrywane osoby, było tak naprawdę publiczną tajemnicą. Dlaczego, proszę Państwa, ukrywano i dlaczego nie ukrywano? Można by było długo opowiadać, a mój czas powoli się kończy. Nie powiem tutaj niczego nowego. Jeżeli mówimy o powodach ukrywania, to jest i altruizm, często poparty przekonaniami religijnymi, przedwojenne znajomości, między innymi na polu gospodarczym, to jest znajomości ze szkoły, ale także, trzeba to powiedzieć szczerze i nie powinniśmy o tym zapominać, mamy do czynienia z ukrywaniem, ze zjawiskiem ukrywania, którego motywem jest pewna inwestycja w przyszłość. Zdarzało się bardzo często, iż osoby proszące o pomoc zapowiadały, to jest taki wątek obecny w licznych zeznaniach, jeżeli nam pomożecie, odwdzięczymy się wam, nie będziecie musieli po wojnie pracować, nie zapomnimy wam tego. Dla wielu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a mówiłem już o tym, że ta wieś była bardzo biedna, ta pomoc z nadzieją na otrzymanie pewnej nagrody, pewnej rekompensaty, była czynnikiem, który pozwalał powiedzieć: tak, przyjmiemy was, pomożemy wam. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy taki czyn był naprawdę czynem heroicznym, nie tylko ze względu na zagrożenie ze strony Niemców, ale także, a może, no przede wszystkim to byłaby przesada, ze względu na uwarunkowania ekonomiczne.
Jeżeli mówimy o małych miejscowościach i mówimy o wsiach, tak naprawdę mówimy o mikroświatach, w których pracował każdy. Począwszy od dzieci, a skończywszy na osobach w zaawansowanym wieku. Utrzymanie jednej, dwóch, trzech, czasami to było więcej, dorosłych osób, zapewnienie im wyżywienia było naprawdę czymś wymagającym ogromnej pracy całej rodziny i czymś bardzo trudnym. Wiemy o tym, że niektórzy z ukrywanych opłacali ratowników, przekazywali im co jakiś czas pewne sumy pieniężne, natomiast łatwo było poprzez posiadanie właśnie takich pieniędzy, których wcześniej się nie miało, zwrócić na siebie uwagę sąsiadów i znowu popaść właśnie w pewną pułapkę uniemożliwiającą ukrycie swoich czynów, ukrycie tego, że pomagamy komuś ściganemu przez Niemców. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często ratujący i ratowani stawali się wzajemnymi zakładnikami, jeżeli można by to było tak określić. Z jednej strony przyjęcie pod swój dach od osób uciekinierów z getta od następnej minuty rodziło obawę, pojawią się Niemcy, zabiją mnie, zabiją żonę, rodziców, dzieci. Z drugiej strony opuszczenie przez ukrywanych Żydów gospodarstwa, czy to dobrowolne odejście, czy to wypędzenie, rodziło niebezpieczeństwo, iż jeżeli ci uciekinierzy zostaną schwytani, ujawnią Niemcom pod wpływem bicia, czy też z nadzieją na ocalenie życia, nazwiska osób, które udzielały im pomocy. Na tym tle rodziły się bardzo interesujące, ale niestety pozostawiające bardzo nieliczne ślady w dokumentach, relacje międzyludzkie. Mamy tutaj zatem do czynienia ze splotem najróżniejszych czynników, uwarunkowań, co nie zmienia jednak faktu, że w właściwie każdym przypadku, bez względu na motywację, przyjęcie uciekinierów pod swój dach było czynem heroicznym, zasługującym na najwyższe uznanie. Zbliżając się, proszę Państwa, do podsumowania tego mojego wystąpienia, na co chciałbym zwrócić uwagę. W ostatnich latach w badaniach, a zwłaszcza w dyskusjach nad nimi, widoczna jest dążność do zamykania wyników badań ujęciami liczbowymi. Mówi się często o tym, że liczba Polaków odznaczonych, uhonorowanych tytułem sprawiedliwego wśród narodów świata nie odzwierciedla skali ratownictwa, a inne zjawiska, zarówno pozytywne, jak i negatywne, pozostawiły, są tylko pewnymi przejawami realiów istniejących w okresie okupacji. Ja mam niestety często wrażenie, iż zapomina się o tym, że dysponujemy mimo masowości niektórych materiałów wręcz szczątkową ilością danych na temat tego, jak życie naszych antenatów także w tym aspekcie wyglądało. I nawet jeżeli wyobrazimy sobie, co jest niemożliwe, że wykonamy mega kompleksowe kwerendy, przejrzymy wszystko, przebadamy wszystko, nasze ustalenia będą tylko przypuszczeniami i oczywiście pewnymi wizjami tego, co miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. Bezsprzecznie nie powinniśmy rezygnować z badań nad postawami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Od tych negatywnych postaw nie uciekniemy i nie ma co ukrywać, czasami się tak robi, ostatnio w coraz mniejszej skali, że również takie postawy skrajne, które dzisiaj jednoznacznie z perspektywy lat potępiamy, miały miejsce. Natomiast dla mnie, proszę Państwa, poznanie prawdy o czasach, ludziach, miejscach jest możliwe jedynie, jeżeli tematykę ratownictwa, pomocy udzielanej Żydom i nieudzielania pomocy Żydom wpiszemy w kontekst
realiów życia społeczności wiejskich i miałomiasteczkowych w realiach okupacji. Za najważniejsze osobiście uważam zejście na sam dół, co dla mnie oznacza przede wszystkim przedstawienie tej zbrodniczej działalności funkcjonariuszy niemieckiej policji służących na posterunkach żandarmerii w siedzibach gmin w miasteczkach. Dopiero kontekst okupacji i tego, co działo się z okupowaną ludnością, będzie w stanie pokazać nam prawdziwą perspektywę złożoności postaw Polaków, Żydów, Ukraińców, a na pewnych obszarach także przedstawicieli innych narodowości. Bardzo dziękuję za uwagę. Postanowiłem mówić o polityce Sowietów wobec polskich Żydów w pierwszym roku Polski Ludowej, przyjmując za cezurę otwierającą lato 1944 roku, a za cezurę zamykającą połowę roku 1945. Biorąc pod uwagę, że latem 1944 powołano do życia Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, a latem roku 1945 powstał koalicyjny, tymczasowy rząd jedności narodowej. W tytule mojego wystąpienia są w pewnym sensie dwa elementy zasadnicze. Z jednej strony są to Sowieci, z drugiej strony polscy Żydzi. Zacznę więc od wyjaśnienia, kogo mam na myśli i wskazania, o kim nie powinniśmy zapominać, gdy takie pojęcia padają. Gdy mówimy o Sowietach, to można podzielić jak gdyby osoby opisywane tym pojęciem jako dwoma kategoriami. Pierwsze to reprezentanci władz Związku Sowieckiego, agent czy cywilnych, politycznych i militarnych tegoż państwa. A z drugiej strony mamy rzesze osób, które były albo po prostu przeciętnymi obywatelami tego państwa, albo działały niekiedy w mundurze, należąc do struktur tego państwa, ale w zasadzie postępując niezgodnie z tym, co władze sowieckie zalecały w danej dziedzinie. Najprościej jest może powiedzieć o tym, jaka była polityka władz sowieckich wobec Żydów. No, przypomnijmy, że oficjalnie, nieprzerwanie od roku 1917-18, gdy jeszcze przede wszystkim musimy mówić o Rosji bolszewików, która dopiero później przekształca się w Rosję sowiecką, nieprzerwanie przyjmowano, iż antysemityzm był uważany w tym państwie za przestępstwo. To ani na chwilę się nie zmieniło, również w okresie II wojny światowej i też również w latach 1944-1945. Taka była litera sowieckiego prawa, taka była wymowa wszystkich oficjalnych wystąpień przedstawicieli centralnych i lokalnych władz sowieckich. Natomiast też zaznaczmy, że w praktyce gdzieś w drugiej połowie lat 30. od roku 1938 zaczęły występować
praktyki sprowadzające się do stopniowego ograniczania udziału Żydów w instytucjach państwowych, na przykład wśród etatowych funkcjonariuszy sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. Więc to są takie dwa wymiary tej rzeczywistości sowieckiej jeszcze przed rokiem 1944. Równocześnie władze sowieckie eliminowały z taką samą bezwzględnością wszystkie osoby, które uznawały za wrogów władzy sowieckiej, niezależnie od tego, jakiej one były narodowości. I ta uwaga dotyczy jak najbardziej Żydów i w tym również Żydów obywateli polskich, ponieważ oni obok Polaków zaczęli być główną siłą represjonowaną po 17 września 1939 roku, gdy Armia Czerwona przekroczyła wschodnie granice Polski. Z jednej strony Żydzi polscy w Związku Sowieckim doświadczyli, niektórzy z nich doświadczyli poprawy swojej sytuacji, większość doświadczyła pogorszenia, ale też dziesiątki tysięcy polskich Żydów stały się więźniami gułagu, zesłanymi w głąb europejskiej i azjatyckiej części tego państwa, szczególnie od wiosny 1940 roku. W przypadku tak zwanych przeciętnych obywateli Związku Sowieckiego, to wśród nich spotykamy różnorakie postawy wobec Żydów i przedwojennych obywateli sowieckich, i tych Żydów, którzy przed 17 września czy przed listopadem 1939 roku byli polskimi obywatelami. Z jednej strony jest to postawa przyjmująca z pełnym przekonaniem równoprawny status Żydów, z drugiej strony mamy osoby podzielające różnego typu stereotypy antyżydowskie, a można powiedzieć, że pod wpływem propagandy niemiecko-nazistowskiej u tych ludzi przekonanie o słuszności tych stereotypów jeszcze się nasiliło i oni dawali temu wyraz w okresie wojny, też w okresie lat 44-1945. W przypadku drugiego podmiotu zawartego w tytule mojego wystąpienia, Żydów polskich, no weźmy pod uwagę to, że gdy nastąpiła agresja niemiecko-sowiecka, w granicach Rzeczpospolitej było około 3 300 tysięcy osób wyznania mojżeszowego narodowości żydowskiej. Nie znamy liczby obywateli polskich Żydów, którzy wówczas znajdowali się poza granicami kraju na emigracji, a jeszcze nie przyjęli obywatelstwa innych państw, czy to amerykańskiego, jak gdyby statusu rezydenta Palestyny. Ze zbiorowości polskich Żydów, których wojna zastała w granicach kraju, w roku 1944 przy życiu pozostawało około 300 tysięcy. Tę liczbę szacujemy na podstawie dokumentów pozostawionych przez Komitet Organizacyjny Żydów Polskich, utworzony w lipcu 1944 roku, i Centralny Komitet Żydów w Polsce, utworzony nieco później. Ten pierwszy działał na terenie Związku Sowieckiego, ten drugi
na terenie Polski w dzisiejszej jej granicach. W każdym razie rejestry tworzone przez te jednostki i zachowane do dzisiaj sprawiają, że mówimy o około 300 tysiącach polskich Żydów, którym udało się przeżyć wojnę, co szalenie istotne. Większość z nich przeżyła na terenie Związku Sowieckiego, poza obszarami opanowanymi przez III Rzeszę, a kilka do kilkunastu tysięcy na terenach Kresów Wschodnich, które między styczniem a lipcem 1944 roku ponownie zostały zajęte przez Armię Czerwoną i na zasadzie polityki faktów dokonanych były od razu traktowane przez Sowietów jako integralna część ich państwa. Gdy mówimy znów o polityce agent państwa sowieckiego wobec polskich Żydów, to wydaje się, że najprościej jest niejako scharakteryzować te poczynania, mówiąc o poszczególnych terenach, przesuwając się niejako od wschodu przez teren dzisiejszej Polski, aż po obszary kontrolowane przez Sowietów na zachodzie, czy też niekontrolowane przez Sowietów, ale gdzie mieli swoje wpływy realizowane przez ludzi z nimi powiązanych. Otóż na terenie Związku Sowieckiego, który nie był kontrolowany przez w żadnym momencie przez III Rzeszę, w 1944 roku Sowieci pozwolili na utworzenie Komitetu Organizacyjnego Żydów Polskich. O to o nim już wspominałem. I charakterystyczne jest to, iż pozwolili do tej instytucji wejść przedstawicielom różnych opcji politycznych, również rabinom, a najbardziej znaną osobą był przedwojenny polski parlamentarzysta, sionista Emil Sommerstein, który wcześniej był ofiarą systemu sowieckiego. Natomiast takie instrumentalne podejście Sowietów do różnych osób, różnych środowisk, również do Żydów spowodowało, iż uznali oni, że Sommerstein, czy przedstawiciele na przykład partii Bund, czy przedstawiciele środowisk religijnych będą dobrze ilustrować hasła o tym, że przyszła Polska ma być odrodzona jako państwo demokratyczne, pluralistyczne, w którym zaistnieje możliwość funkcjonowania osób o różnych poglądach. I Sommerstein był właśnie dla komunistów skierowanych do działań w kraju, w Polsce, ale ich również dla ich sowieckich przełożonych, taką osobą, którą można się było posłużyć. Sommerstein w pełni zdawał sobie sprawę z tego, że Sowieci i komuniści z Polski bardzo instrumentalnie traktują jego osobę oraz innych Żydów o niekomunistycznych czy wręcz o antykomunistycznych zapatrywaniach. Natomiast musiał rozstrzygnąć w swoim sercu, czy odmawia kontaktów i współpracy, czy też podejmuje w istniejących warunkach współpracę z komunistami dla dobra co najmniej 200 tysięcy polskich Żydów, którzy znajdowali się na terenie Związku Sowieckiego i którzy w absolutnej większości absolutnie tam nie chcieli zostać. I ten swoisty kompromis, takie porozumienie zostało
1944 roku zawarte, dzięki czemu stopniowo, jak tylko stało się to możliwe, Żydzi polscy zaczęli od 1945 roku w większym zakresie wyjeżdżać do Polski. Oczywiście przecież nie mogłoby się to dziać bez zgody najwyższych władz partyjno-państwowych Związku Sowieckiego i w tym sensie wielotysięczna rzesza polskich Żydów stała się beneficjentem sowieckiej taktyki tworzenia nowego obrazu Polski i świata po zakończeniu okupacji niemieckiej, po zakończeniu II wojny światowej. Warto zwrócić uwagę, że ci przedstawiciele niekomunistycznych struktur politycznych żydowskich mogli działać na terenie Związku Sowieckiego w Polsce, ale ludziom uznanym za obywateli Związku Sowieckiego na to nie pozwolono. I teraz jest pewien problem polegający na tym, że my nie wiemy, na jakiej zasadzie doszło do rozróżnienia dawnych polskich obywateli Żydów na tych, którym pozwolono wyjechać z Sowietów i na tych, których nadal nieprzerwanie traktowano jako obywateli sowieckich i wykorzystywano dla celów lokalnych. Otóż część polskich Żydów dostała zgodę na wstępowanie do armii tworzonej pod dowództwem generała Berlinga od 1943 roku. Tysiące z nich przeszło szlak bojowy od Lenino do Berlina. 16 tysięcy, licząc też tych zwerbowanych już na terenie, zmobilizowanych na terenie Polski dzisiejszej, było żołnierzami tak zwanej armii Berlinga. 3 tysiące z nich zginęło. Ale w tym samym czasie setki, jeżeli nie tysiące polskich Żydów było żołnierzami Armii Czerwonej i wchodzili na obszar dzisiejszego naszego państwa, ale nie w polskich mundurach, ale w mundurach Armii Czerwonej. I część z tych ludzi została zdemobilizowana w 1945 bądź 1946 roku i pozwolono im na repatriowanie się do kraju. Natomiast tego procesu decyzyjnego, tego procesu rozróżniania, kto może iść do wojska w polskich, występującego w polskim mundurze, a kto musi pozostać w oddziałach sowieckich, no tego, jak powiedziałem, procesu nie znamy i warto to zagadnienie w przyszłości wyświetlić. Na terenie Związku Sowieckiego pozostała też część polskich Żydów, których skierowano w 1944 roku do pracy w instytucjach cywilnych. Oni czasami spędzili rok, dwa lata na terenie dawnych województw kresowych, zanim pozwolono im, zanim oni zdecydowali się opuścić Związek Sowiecki, ale też warto zwrócić uwagę, że do elementów sowieckiej polityki wobec polskich Żydów należało przyzwolenie na wychodztwo tysięcy Żydów do Polski w nowych granicach. Drugi obszar, który musimy wziąć pod uwagę, to teren dzisiejszej Polski między Bugiem, Sanem a Odrą. I tutaj okazuje się, że mamy do czynienia z sytuacją inną niż na wschodzie, bo na wschodzie, na terenach Związku Sowieckiego, tych przedwojennych i tych anektowanych w 1939 i ponownie w 1944 roku,
nie było zgody na funkcjonowanie żydowskich instytucji politycznych, religijnych. Natomiast już latem 1944 roku Żydzi, którzy wychodzili z ukrycia, wracali z obozów, więzień i powoli wracali też z głębi Związku Sowieckiego, przechodząc przez Bug na teren dzisiejszej Polski, dostali zgodę na zakładanie lokalnych komitetów żydowskich, na organizację, samoorganizację polityczną, na występowanie w imieniu środowiska syjonistów, środowiska bundowców, środowiska osób religijnych. Znowu, biorąc pod uwagę, że w granicach Polski lubelskiej, później Polski Ludowej, nic istotnego nie mogło się dziać bez zgody Moskwy, widzimy tutaj taką cechę specyficzną polityki moskiewskiej wobec naszego państwa, dlatego że to przyzwolenie pozwoliło na odrodzenie reglamentowanego życia żydowskiego właśnie między Bugiem a Odrą, które nie było tak bogate jak przed 1 września 1939 roku, no ale w porównaniu z realiami sowieckimi, to w zasadzie można by użyć tutaj określeń pokazujących na Polskę jako prawie że oazę wolności politycznej. Oczywiście tutaj mówię z przekąsem i zapamiętając o tych proporcjach, porównując realia sowieckie z realiami polskimi. Umknął mi jeden aspekt, który wystąpił zarówno na terenach kresowych przyłączonych do Sowietów, jak i na terenie Polski Lubelskiej, później Polski, generalnie Polski Ludowej, mianowicie wykorzystywania polskich Żydów do zwalczania środowisk antysowieckich, tak formacji organizacji polskich, jak i organizacji innych, chociażby litewskich czy ukraińskich, biorąc pod uwagę obszar od Polesia po Małopolskę Wschodnią. I tutaj chcę przytoczyć charakterystyczny, niezwykle ciekawy fragment wspomnień Leisera Segala, który w 1943 roku, w drugiej połowie 1943 roku został włączony do grupy NKGB działającej na pograniczu dawnych powiatów Baranowickiego i Łunienickiego, czyli na pograniczu województw nowogródzkiego i poleskiego, gdzie Leiser Segal w swojej relacji spisanej widzisz tak pisze. Miejsce Kiryła Orłowskiego, to był pierwszy dowódca tej grupy, zajął Siergiej Nikolski. Sytuacja zmieniała się przez cały czas. Front zbliżał się coraz bardziej. Z Moskwy nadeszło zarządzenie, w którym napisano mniej więcej tak. Wszyscy, którzy współpracowali z Niemcami, mordowali Żydów i komunistów. Wszyscy oni muszą zostać zniszczeni jeszcze zanim nadejdzie Armia Czerwona. To była oficjalna treść zarządzenia. A prywatnie Nikolski powiedział mi, jak przyjdzie Armia Czerwona, będzie trzeba na każdego łajdaka, w oryginale słowo swołocz, wypisać 2 kilogramy papierów, aby go zastrzelić zgodnie z przepisami. A jak wiadomo, u nas nie ma papieru, więc zróbmy to teraz bez zbędnych formalności. Nie bój się. Tam, gdzie potrzeba do tego 3 podpisów, ja złożę 1, 2 major Mironow, a ty 3. Za dnia przygotujemy listę tych do odstrzału, a w nocy będziemy ich likwidować.
Ja dawałem nazwiska, ponieważ znałem ich wszystkich i sprawiało mi wielką przyjemność policzenie się z nimi. Do grupy likwidacyjnej należało 25-30 ludzi. Ci rozstrzeliwani w lesie złożyli się na spory cmentarz. Zabijano ich i od razu zakopywano. Jednak w zimie nie można było kopać, ukrywano więc ciało, okładając je kopczykami. Tutaj w oryginale świadek użył słowa silos. Goje je później odnajdywali i wyciągali. Ten cytat opisuje sytuację, która wcale nie była wyjątkowa, kiedy to tak na Kresach, jak później w Polsce i na terenach okupowanych Niemiec, służby specjalne sowieckie, NKWD i SMERSZ chętnie sięgały po polskich Żydów jako wykonawców swojej polityki dokonywania czystki politycznej. Ofiarą tej polityki padali niepodległościowcy polscy, ukraińscy, litewscy, wśród nich również, nie wśród nich. Poza tym też miejscami padali kolaboranci i zbrodniarze. Te pojęcia opisują też Niemców, których rozpracowywali polscy Żydzi na terenie czy to dawnego wolnego miasta Gdańska, czy na terenach przedwojennej Rzeszy. Inny aspekt, gdy wrócimy do wątku sytuacji na terenie Polski Lubelskiej, Polski Ludowej, to jest kwestia sięgnięcia po tych Żydów, którzy byli gotowi podjąć pracę w instytucjach cywilnych. Nowa władza stworzyła im bezprecedensowe możliwości zatrudnienia w instytucjach państwowych i w firmach państwowych w zakresie, który nie występował przed 1 września 1939 roku. Sowieci absolutnie nie byli temu przeciwni. Ile wspominałem, że na wschodzie ZSRR już w drugiej połowie lat 30. zaczęto wprowadzać tutaj ograniczenia, to w przypadku Polski tak się nie stało. Nie wiemy, nie znamy żadnych dokumentów, które wyjaśniałyby, w którym momencie w Moskwie podjęto decyzję o tym, że można, może wręcz należy, do budowania aparatu władzy w Polsce Ludowej zaangażować między innymi Żydów, w tym w dominującej większości ludzi, którzy nie mieli przed wojną nic wspólnego z ruchem komunistycznym. Zresztą nawet jak patrzymy niekiedy na podanie o pracę, o przyjęcie do służby w UB, to bardzo często i w tych podaniach, i w życiorysach występuje taka oto sytuacja, w której ci ludzie nie są w stanie wykazać jakiegokolwiek instytucjonalnego związku z ruchem komunistycznym, natomiast są gotowi służyć Polsce Ludowej. Jeżeli ktoś wśród polskich Żydów okazał niechęć czy lokalnym komunistom, a już tym bardziej Sowietom, jeżeli uznali oni, że zdradził o nich, no to był traktowany w sposób bezwzględny i karany. Tak na wschodzie przed 1941 rokiem, jak i po tej dacie, również na terenie Polski Lubelskiej, władza sowiecka pod różnymi pretekstami, z różnych powodów stawiała polskich Żydów przed sądem i wysyłała ich za kraty, druty obozów i przed plutony
egzekucyjne. Gdy tylko stwierdzono właśnie, że zdradzają oni przejawy otwartej niechęci wobec systemu sowieckiego. To trzeba podkreślić, że bycie Żydem nie chroniło w żadnym razie przed represjami ze strony sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. I kończąc wystąpienie, no nawiążę do tego elementu, który jest chyba wręcz najtrudniejszy do uchwycenia, a mianowicie prób oddziaływania przez Sowietów na polskich Żydów funkcjonujących na terenie wolnych, demokratycznych krajów Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo mało na ten temat wiemy, ale dzięki odtajnionym aktom kontrwywiadu amerykańskiego wiemy, że wśród polskich Żydów przebywających na emigracji w Stanach Zjednoczonych, skądinąd nie tylko wśród Żydów, również wśród obywateli polskich innej narodowości, byli ludzie, którzy działali na polecenie władz sowieckich i to byli wykorzystywani bardzo instrumentalnie do atakowania, krytykowania, dezawuowania przedstawicieli polskich środowisk niepodległościowych. Tak osób powiązanych z instytucjami cywilnymi, rządem na uchodźstwie, jak i wojsk polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie, jak i ludźmi, jak chociażby jak Ignacy Matuszewski, którzy po prostu zwracali uwagę na to, że Sowieci chcą znacznie rozszerzyć swoje wpływy, a Matuszewski w roku 1944-1945 już oficjalnie z czynnikami polskimi rządowymi na uchodźstwie nie był powiązany. Więc ci emigranci, pisarze, naukowcy, niekiedy literaci, występowali z krytyką tych osób, tych środowisk, które ostrzegały świat przed sowieckimi zakusami. Czyniły to z powodu braku wiedzy na temat istoty Związku Sowieckiego, wypierania informacji o tym reżimie, które były osiągalne, a w części również dlatego, że były zafascynowane tym, jak bardzo Związek Sowiecki przyczynił się do rozgromienia III Rzeszy, rozgromienia nazizmu, czyli tej najbardziej krwiożerczej struktury politycznej, reżimu politycznego, karmiącego się rasizmem i antysemityzmem. Te dwa elementy, działanie z pobudek, nazwijmy to, idealistycznych, z powodu odrzucenia zła, z drugiej strony ignorancja spowodowała, że ci ludzie dawali się wykorzystać w sowieckich działaniach wymierzonych we wszystkie środowiska domagające się suwerenności i niepodległości dla państw europejskich. Podsumowując, gdyby właśnie zastanowić się nad tą polityką dziel i rządź realizowaną przez Sowietów w stosunku do Żydów polskich obywateli, to pojawia się na pewno taka cecha wspólna, iż na każdym etapie traktowali oni, Sowieci, polskich Żydów w sposób instrumentalny. Starali się ich użyć do realizacji swoich celów na terenie Związku Sowieckiego, na terenie Polski w jej nowych granicach,
oraz na terenie, którym wprost Sowieci nie kontrolowali. Jeżeli ktoś wśród polskich Żydów działał wbrew interesom sowieckim, to był bezwzględnie niszczony, a jeżeli nie zniszczony wprost poprzez odebranie życia lub odebranie wolności, to dyskredytowany. Przecież Marian Hemar nie mógł liczyć na dobre słowo w Polsce Ludowej przez kilkadziesiąt lat, podając chociażby ten jeden przykład. A z drugiej strony, w tym okresie, o którym mówię, te osoby, które z wyboru albo z przymusu szły na współpracę z komunistami, z ich sowieckimi przełożonymi, no mogły liczyć na czas wzrostu kariery osobistej. Ale też trzeba powiedzieć, to instrumentalne podejście spowodowało, że gdy Sowieci podjęli decyzję, że czas owych karier należy zakończyć, to przyszedł czas zwolnień ze służby, aresztów, no i w końcu tego ostatniego etapu kampanii antysemickiej lat 1967-1968. Dziękuję. Kolejny referat wygłosi doktor habilitowany Sebastian Piątkowski. Sebastian Piątkowski jest pracownikiem delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu. Jest bardzo znanym i cenionym badaczem regionu radomsko-kieleckiego. Zajmuje się badaniami, prowadzi bardzo szerokie badania od XIX po XX wiek. Zajmuje się przede wszystkim kwestiami wojną i okupacją. Opublikował z tego zakresu bardzo wiele publikacji naukowych, popularnych, opracowań monograficznych odnoszących się do ludności żydowskiej, polskiej, ale także społeczności niemieckiej czy ewangelickiej. Najważniejsze publikacje tylko z ostatniego okresu czasu warto wymienić: Więzienie niemieckie w Radomiu w latach 1939-45, Okupacja i propaganda, Dystrykt Radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej, Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939-45 i ostatnie tutaj dzieła profesora Piątkowskiego, a mianowicie Relacje o pomocy dzielonej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945, tom pierwszy, Dystrykt Warszawski GG. Dodam, proszę Państwa, jako koordynator projektu Dzieje Żydów w Polsce w Instytucie Pamięci Narodowej, że ta publikacja, o której wspomniałem, czyli relacje o pomocy udzielanej Żydom, jest to publikacja, która zapowiada kolejne tomy. Chcemy, żeby profesor Piątkowski wydał jakby całość dokumentacji zgromadzonej w Instytucie w ramach tak zwanego śledztwa bielawskiego dotyczącego pomocy Żydom. Natomiast na naszej konferencji profesor Piątkowski wygłosi referat w getcie i poza nim wokół uwarunkowań udzielania i nieudzielania pomocy Żydom przez Polaków w Generalnym Gubernatorstwie oraz perspektyw w badaniach tej problematyki. Proszę Państwa, no, temat, który tutaj zaproponował profesor Piątkowski, wydaje się niezwykle ciekawy, ponieważ jest to jedna z ważniejszych problematyk poruszanych i w publikacjach naukowych, także popularnych czy publicystycznych. W swoim referacie profesor Piątkowski zwróci także uwagę na badania zarówno kwestii mikroświatów, czyli badań regionalnych, ale także kwestii szerszych, czy obecności, że tak powiem, szerszej perspektywy badawczej w badaniu wydarzeń, w badaniu mikroświatów czy mikroregionów. Ale także, proszę Państwa, postara się zwrócić uwagę na bardzo ważne zagadnienie, a mianowicie kwestie także obecności niemieckiej, czy ich odpowiedzialności, kształtowania relacji polsko-żydowskich, bo
polsko-żydowskich, bo bez tego, proszę Państwa, próba zrozumienia określonych czynów, działań, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, no, nie zbliży nas do poznania przeszłości, a jestem o tym głęboko przekonany, że właśnie o to chodzi w badaniach dotyczących II wojny światowej, o to, abyśmy o tę prawdę o przeszłości poznali. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszam do wysłuchania tego referatu. Następny referat wygłosi dr Ryszard Śmietanka-Kuszelnicki. Referat doktora Kuszelnickiego, a także następny będą już nawiązywały do tego wątku, który zawsze staramy się przedstawić w naszych konferencjach, a mianowicie kwestii związanej z pogromem w Kielcach. Przedstawiając sylwetkę doktora Kuszelnickiego, warto zwrócić uwagę na to, że jest on pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Kielcach. Przez wiele lat był nauczycielem akademickim, obecnie u nas zatrudnionym. Specjalizuje się w historii oporu społecznego po 1945 roku. Jest autorem fundamentalnej do tej pory pracy Podziemie Połakowskie na Kielczyźnie w latach 1945-1948. Jest także współautorem Atlasu Podziemia Niepodległościowego, badań z zakresu dziejów Solidarności czy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pisał poszczególne części dotyczące obszaru zachodniego Zrzeszenia Win. Doktor Kuszelnicki jest znany w ostatnich latach z badań nad pogromem w Kielcach, przedstawianiem różnych nowych dokumentów, czy nowych perspektyw i nowych interpretacji badawczych. Podczas obecnej konferencji, czy tej, o której tutaj mówimy, dr Kuszelnicki wygłosi referat następujący. Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie pogromu kieleckiego z 21 października 2004 roku, a obecny stan badań nad wydarzeniami 4 lipca 1946 roku w Kielcach. Proszę Państwa, dr Kuszelnicki w swoim wystąpieniu podda przede wszystkim wątpliwość przyjęte przez wielu badaczy założenie, że znane są już wszystkie podstawowe fakty dotyczące przyczyn i przebiegu tragicznych wydarzeń w dniu 4 lipca 1946 roku w Kielcach. Jego zdaniem, proszę Państwa, a jest to zdanie, które znam z publikacji, ale także innych rozmów z prelegentem. Tutaj dr Kuszelnicki będzie zwracał uwagę na rolę poszczególnych oficerów, grup wojskowych w referacie czy funkcjonowania huty Ludwików w Kielcach w 1946 roku, a przede wszystkim, proszę Państwa, to, o czym będzie mówił, zapewne sprawi, że wiele stwierdzeń zawartych w postanowieniu o umorzeniu śledztwa, które zawarte jest w tytule referatu, jest po prostu nieaktualny. Tak uważa dr Kuszelnicki. Poruszy także problem niewykorzystanych możliwości dociekań badawczych, w tym przeprowadzenia ukierunkowanych kwerend archiwalnych. Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że nie wszystkie materiały, które dotyczyły bezpośrednio czy pośrednio kwestii pogromu w Kielcach, zostały należycie i gruntownie przebadanych. No, zobaczymy, jakie nowości w tej sprawie przedstawi dr Kuszelnicki. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszam do wysłuchania tego referatu. Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie pogromu kieleckiego z 21 października 2004 roku, a obecny stan badań nad wydarzeniami 4 lipca 1946 roku w Kielcach. W ostatnich kilkunastu latach tematem pogromu Żydów, do którego doszło 4 lipca 1946 roku w Kielcach, zajmowało się coraz więcej badaczy. Oprócz dwutomowego opracowania wokół pogromu kieleckiego wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz publikacji Jana Tomasza Grossa Strach, kwestie związane z pogromem poruszane były w książkach Joanny Tokarskiej-Bakir, Okrzyki pogromowe, Marcina Zaręby, Wielka Trwoga. Ostatnie dwie publikacje zawierały przede wszystkim jednak rozważania z zakresu psychologii uprzedzeń, roli stereotypów w świadomości społecznej czy zachowań zbiorowych. Po ukazaniu się dwutomowej publikacji Joanny Tokarskiej-Bakir pod klątwą Społeczny portret pogromu kieleckiego w tomie pierwszym, w tomie drugim Dokumenty z 2018 roku,
gdzie autorka wprowadziła do obiegu naukowego nowe źródła, nowe teorie do interpretacji oraz tomu czwartego Holokaust i po wojnie 1939-1946 pod redakcją Augusta Grabskiego w ramach kilkutomowego opracowania pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, wydane w 2019 roku. Zostały także poruszone nowe ustalenia dotyczące pogromu, nowe rozpoznane wątki oraz nowe kwestie. Niektóre były poszerzane, te, które już były znane. Warto zwrócić uwagę na artykuły Bożeny Szejnok, Romualda Turkowskiego, Andrzeja Rykały, Pawła Wieczorka, Katarzyny Persson. Wydaje się, że to dobry moment, aby dokonać pewnego podsumowania badań w wybranych kwestiach w odniesieniu do postanowienia prokuratora z 2004 roku o umorzeniu śledztwa wobec pogromu kieleckiego w kontekście aktualnego stanu badań. Traktując oczywiście postanowienie prokuratora jako swojego rodzaju artykuł o charakterze naukowym. W kontekście daty ogłoszenia postanowienia, czyli z 2004 roku, warto także zwrócić uwagę na ważną publikację dotyczącą pogromu kieleckiego, która wyszła w Izraelu w 2004 roku, Arnona Rubina. Wokół tematyki dotyczącej pogromu w Kielcach zawsze istniały różne, często wykluczające się wyjaśnienia czy interpretacje. I trzeba dodać, że wzmiankowane wyżej publikacje poszerzają naszą wiedzę, ale w pewnych fragmentach tych tragicznych wydarzeń z lipca 1946 roku. Trzeba także przyjąć, moim zdaniem, założenie, które w niektórych publikacjach spotykamy, że w wyniku śledztwa przeprowadzonego w Instytucie Pamięci Narodowej zgromadzony został zbiór faktów historycznych, który umożliwi dokonanie obiektywnej próby rekonstrukcji tych wydarzeń, okazał się nadmiernie optymistyczny. Z tych publikacji wydaje się, że największe znaczenie obecnie ma dwutomowa publikacji Joanny Tokarskiej-Bakir w kontekście dalszych prowadzonych badań. Decyzję o umorzeniu śledztwa z października 2004 roku między innymi czytamy. Podsumowując wyniki śledztwa, stwierdzić należy, to są prokurator napisał, że w jego toku zebrano wszystkie istniejące, a zarazem znane dokumenty dotyczące przedmiotu sprawy. W końcowym fragmencie uzasadnienia prokurator Krzysztof Falkiewicz stwierdził, zebrany materiał dowodowy należy ocenić jako w pewien sposób niekompletny, iż niemożność przeprowadzenia istotnych dla sprawy czynności procesowych w wymierny sposób wpłynęła na to, że śledztwo nie dało odpowiedzi na kilka znaczących kwestii. Wymienił wśród nich m.in. pewną bezradność organów bezpieczeństwa w tłumieniu zajść. To jest bardzo ważny wątek, który będzie także w moim wystąpieniu wielokrotnie poruszany. Na uwagę oczywiście wszyscy autorzy zajmujący się przebiegiem wydarzeń w Kielcach 4 lipca zwracali uwagę na niesłychaną bezradność. Tutaj jednak warto podkreślić szczególnie pracę Bożeny Szejnok. Ale wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, z moich doświadczeń badawczych wynika, że nie tylko jest kwestia bezradności organów bezpieczeństwa, czy ogólnie rzecz biorąc sił represji wówczas, która wystąpiła w Kielcach w tym czasie. Moim zdaniem nie wydaje się także, żeby został definitywnie rozstrzygnięty problem wiarygodności poszczególnych dokumentów znanych jako protokoły przesłuchań 8-letniego Henryka Błaszczyka. Prokuratorskiej analizie umknęła niejasna i dwuznaczna rola Antoniego Pasowskiego w zdarzeniach poprzedzających pogrom, tak dobitnie wyartykułowana w tych zeznaniach z 4 lipca 1946 roku. Problem ten wiąże się z trudną oceną wiarygodności dokumentów wytworzonych z udziałem przesłuchiwanego Henryka Błaszczyka. Należy bowiem postawić pytanie, czy 8-letni chłopiec mógłby wymyślić 3 wersje wydarzeń, do jakich doszło z udziałem jego osoby w dniach od 1 do 3 lipca 1946 roku. Wersja pierwsza – zatrzymanie i ukrywanie przez Żydów. Wersja druga – zatrzymanie i ukrywanie przez Antoniego Pasowskiego, który nauczył go legendę o zatrzymaniu przez Żydów. Wersja trzecia, samotne przejście do oddalonej od Kielca około 25 km miejscowości Pilaki oraz kilkudziesięciogodzinny pobyt tam bez powiadomienia rodziców. 2 razy dać się złamać przez przysłuchujących go funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, by ostatecznie uznano za wiarygodną wersję trzecią podaną przez chłopca. Jeśli podano, nie przesądzając w tym miejscu stopnia wiarygodności drugiej i trzeciej wersji,
Moim zdaniem należy przyjąć, że obie powinny być traktowane podczas analizy jako równie prawdopodobne. Kolejne kwestie to przebieg strzelaniny. Chodzi tutaj przede wszystkim o strzały oddane z budynku w kierunku tłumu oraz osoby biorące w niej udział. Prokurator zwrócił oczywiście na nie uwagę, ale w kontekście zabójstwa podczas zajść żydowskich trzech osób narodowości polskiej napisał: zginęli oni w czasie i miejscu, gdzie doszło do pogromu. Wszyscy trzej zginęli od ran postrzałowych, a analiza tych ran wykazała, że strzały padły z góry w stosunku do usytuowania ofiar. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że strzały z broni palnej do tych osób zostały oddane przez osoby znajdujące się w budynku przy ulicy Planty 7. W świetle znanych już źródeł zdumiewa fragment postanowienia, w którym prokurator stwierdził: podczas zajść od ran postrzałowych zginęło dwóch Polaków, znajdujących się przed budynkiem. Strzały do nich oddane zostały z góry, z pewnej wysokości, co sugeruje, iż pociski wystrzelone zostały z budynku z wysokości co najmniej jednego piętra. Nie wydaje się, aby strzały takie oddawali w stronę tłumu znajdującej się w budynku żołnierze Wojska Polskiego czy też milicjanci. O takich bowiem przypadkach nie wspomina żaden z zebranych w sprawie dowodów osobowych, raportów czy też dokumentów. Stwierdzenia prokuratora o braku dokumentów, które przekazywałyby informacje o strzałach oddanych z budynku do tłumu przez żołnierzy czy milicjantów, nie jest precyzyjna i nie oddaje stanu rzeczy. Opublikowany wiele lat temu protokół przesłuchania Hanki Alper, zresztą znany prawdopodobnie prokuratorowi, osoby znajdującej się w tym czasie w budynku, wyraźnie mówi o paru żołnierzach, którzy byli wówczas na drugim piętrze, którzy zdjęli z siebie mundury i czapki i poczęli strzelać z bloku do ludności. Zgromadzeni wokół budynku ludzie odebrali jednoznacznie zaistniałą sytuację: Żydzi do nich strzelają. Dokument ten powinien wówczas w czasie śledztwa spowodować ukierunkowane kwerendy w archiwach wojskowych. Wydaje się, że to umknęło uwadze prokuratora. Pominięcie w śledztwie ważnych zdarzeń z udziałem grup wojskowych zapewne wpłynęło na zaniechanie dodatkowych, uzupełniających kwerend w zasobach archiwów państwowych, szczególnie wojskowych. Sytuacja ta, jak również brak rozpoznania przez prokuratora kilku osób z grup wojskowych, a w szczególności z Komendy Miasta Kielce, które odgrywały w czasie wydarzeń istotną rolę, pogłębiają wątpliwości co do wybranych stwierdzeń zawartych w postanowieniu o umorzeniu śledztwa. W postanowieniu o umorzeniu śledztwa w sprawie pogromu występuje jako komendant miasta Kielce major Stanisław Markiewicz. Była to błędna identyfikacja. Komendantem był wówczas major Wasyl Markiewicz. Ponadto w śledztwie nie zidentyfikowano osoby, chodzi o chorążego podporucznika Józefa Dobgowskiego z 4 Pułku Piechoty, która obok majora Wasyla Markiewicza miała dowodzić grupą żołnierzy z Komendy Miasta Kielce podczas pogromu w Kielcach na ulicy Planty. Przybycie do Kielc jednostek wojskowych 2. Warszawskiej Dywizji Piechoty sprawiło, iż wojsko przyjęło współodpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo w mieście. Szczególną rolę w tym zakresie przypisano Komendzie Miasta. Według meldunku z 30 czerwca 1946 roku w skład obsady Komendy Miasta wchodziło 4 oficerów, w tym komendant miasta, 5 podoficerów i 13 szeregowych żołnierzy. Od 7 stycznia 1946 roku komendantem miasta Kielce był podpułkownik Wasyl Taran, szef 2 Wydziału 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty. Natomiast od 8 kwietnia do 13 listopada 1946 roku major Wasyl Markiewicz. Obsadę komendy miasta zapewniał 4 Pułk Piechoty pod dowództwem podpułkownika Wasyla Kułakowskiego. Konieczność wyjaśnienia powyższych wątków wynika także z informacji, zapisów, które znajdują się w dokumencie, rękopis, reprodukcja, pod tytułem Pogrom w Kielcach, dane do raportu opublikowane w opracowaniu Arnona Rubina, wzmiankowanym już wówczas, wcześniej. I może taki cytat. Milicja i wojsko, broń wycelowana w dom. Rozlegają się strzały do komitetu. Strzelają wojskowi z pepeszami. Major Markiewicz dał rozkaz strzelać. Wojsko wdziera się do gmachu. Zaczyna się strzelanina w gmachu. Wojsko przekształca akcję chuligańską w pogrom. Za wojskiem wdzierają się milicjanci i tłum. Masakra.
Profesor Joanna Tokarska-Bakir wielokrotnie zwracała uwagę na ten dokument, wielokrotnie się na niego powoływała w ostatniej publikacji Pod klątwą. Myślę, że do tego dokumentu będziemy jeszcze w przyszłych badaniach wielokrotnie wracać. Kwerenda przeprowadzona w trakcie prowadzonego śledztwa w Centralnym Archiwum Wojskowym była zbyt skromna, aby zgłębić kwestie związane z funkcjonowaniem jednostek Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego stacjonujących w Kielcach. Dla przykładu, archiwalia pozostałe po 2. Dywizji Piechoty zawierają wiele ważnych danych dotyczących Komendy Miasta Kielce. To jest bardzo ważny postulat, aby w przyszłych badaniach sprawdzić, w jaki sposób funkcjonowały poszczególne jednostki na przestrzeni dłuższego okresu, przed i po wydarzeniach 4 lipca. Tutaj można się odnieść do badań Tadeusza Banaszka, także wkrótce okaże się artykuł mojego autorstwa opisujący funkcjonowanie Komendy Miasta na wiele miesięcy przed wydarzeniami. I na tylko na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. W kontekście bezradności grup wojskowych, w tym niby Komendy Miasta Kielce 4 lipca. Jeżeli od grudnia 1945 roku do listopada 1946 roku patrole Komendy Miasta były w stanie zatrzymać ogółem 1520 żołnierzy i funkcjonariuszy za różne wykroczenia. Za nieoddawanie honorów, pijaństwo, awantury, dezercje, samowolne oddalenia się, brak posiadania dokumentów podróży, to dlaczego tak, a nie inaczej zachowały się w czasie tych tragicznych wydarzeń? Kwestia śmierci prawdziwej czy pozorowanej trzeciej ofiary polskiej, czyli oficera Polaka, którą prokurator uznał za fakt, powinna być w badaniach jednak wyjaśniona. Informacja o tym zdarzeniu występuje w relacjach świadków i innych dokumentach źródłach. Wynika z nich jednoznacznie, że miała duży wpływ na podgrzanie atmosfery w tłumie i zdynamizowanie agresywnych działań poszczególnych grup ludzi. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że prokurator przyjął za pewnik śmierć tego oficera. Natomiast badania prowadzone później w archiwaliach wojskowych raczej wskazują na to, że nie ma nigdzie potwierdzonego faktu śmierci takiego żołnierza i raczej nie mamy tu do czynienia z informacją prawdziwą. Istnieją wystarczające przesłanki, aby sytuację związaną ze śmiercią oficera rozważać jako celową dezinformację, która miała silnie oddziałać na emocje, narzucić sposób postrzegania zdarzenia, doprowadzić do stanu wzburzenia i chęci odwetu oraz przyczynić się do określonego sposobu postępowania grup ludzi. Kolejna sprawa to nad wyraz ubogi stan wiedzy dotyczący funkcjonowania Huty Ludwików po 1945 roku. To jest związane z drugą falą pogromu, czyli z przyjściem na ulicę Planty dużej grupy pracowników, robotników z Huty Ludwików i wzięcie udziału w drugiej fazie pogromu. Wydaje się, że poważnym błędem z perspektywy śledztwa, badań oraz innych badań nad okolicznościami i uwarunkowaniami zajść antyżydowskich, a być może dotarcia do kluczowych źródeł poruszających wyjście robotników z Huty, jest fakt nieuwzględnienia przez badaczy danych o Hucie Ludwików występujących już w literaturze. Informacja o tym, że Huta Ludwików od początku 1946 roku, nie znamy dokładnego miesiąca, znajdowała się pod opieką, protektoratem 2. Warszawskiej Dywizji Piechoty, nie wiem, co to w praktyce oznaczało, oraz że przy zakładzie funkcjonował obóz jeńców niemieckich, czy może grupa robocza złożona z jeńców, z dodatkową strażą, obsługą obozową, wskazuje na możliwość odnalezienia dokumentów o sytuacji, jaka miała miejsce 4 lipca w jednostkach archiwalnych, które wcześniej w ogóle nie były uwzględniane przez badaczy. Inna sprawa, że ponieważ występują w archiwum dokładne dane niektórych jeńców niemieckich, być może, nie znam strony formalno-prawnej, ale być może przeoczono możliwość przesłuchania kolejnych świadków na okoliczności wychodzenia grupy z Huty Ludwików.
Trudno nie zadać pytania o postawę i zachowania czy działania podjęte 4 lipca 1946 roku przez znanych działaczy ruchu zawodowego w Ludwikowie, w Hucie Ludwików, Stanisława Dawidowicza i Franciszka Dziubińskiego. Pełnione przez nich od 1945 roku funkcje w związkach zawodowych oraz szerokie kontakty polityczne, część z nich zapewne wynikała z czasów okupacji niemieckiej, kiedy współpracowali z sowieckim wywiadem wojskowym, dawały wgląd w sytuację w Hucie Ludwików, oblicze polityczne i nastroje panujące wśród pracowników zakładu. Powszechna w tamtym czasie, to jest ciekawe, wśród działaczy politycznych i związkowych była wiedza o tym, że druga dywizja piechoty przejęła protektorat nad Hutą Ludwików. W świetle poruszonych powyżej wątków związanych z tzw. drugą fazą pogromu, z udziałem m.in. tzw. robotników z Ludwikowa, dotychczasowe interpretacje muszą zostać rozbudowane o nieznane wcześniej kwestie. Oprócz wyjaśnienia roli wojska, funkcjonowania Huty Ludwików, należy poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie doszło do procesu sprawców z Ludwikowa. Do takiego procesu nie doszło, mimo iż, jak stwierdzili autorzy sprawozdania, instruktorzy z Komitetu Centralnego PPS z 18 lipca 1946 roku, robotnicy z Huty Ludwików złożyli listę w Komitecie PPR tych, którzy podburzali i brali udział w mordach. 4 lipca 1946 roku zabójstwa Żydów i zajście antyżydowskie miały miejsce nie tylko w centrum Kielc. Do dramatycznych wydarzeń doszło również w pociągach i na stacjach kolejowych. W przypadku zbrodni na terenie stacji Kielce Herby odnalezionych zostało i opublikowane to będzie wkrótce w artykule mojego autorstwa w jednym z periodyków, kilka nieznanych prawdopodobnie wcześniej dokumentów dotyczących okoliczności zabójstwa 3 Żydów na stacji Kielce Herby i uratowania jednego. Wcześniejsze ustalenia dotyczące tych wydarzeń różnią się od tego, co obecnie na ten temat wiemy. Dotyczyło to wydarzeń związanych z pociągiem osobowym numer 713, to też jest ważny szczegół, bo do tej pory w sumie nie mieliśmy tak dokładnych informacji o przyjeździe poszczególnych pociągów do Kielc czy na inne stacje, który zdążał z Wrocławia w kierunku na Lublin i przybył tam około 14.20. W biurze około 2 godzin przebywał uciekinier, który wydostał się z rąk sprawców. I analizując przebieg wydarzeń 4 lipca 1946 roku na stacji Kielce Herby, w świetle przytoczonych tych fragmentów źródeł, o których mówiłem, że będą opublikowane w artykule, należy postawić kilka niezwykle ważnych pytań. Dlaczego kilku osobom, pomimo agresywnej postawy bliżej nieokreślonego liczebnie tłumu, udało się na tej stacji uchronić Żyda przed śmiercią? Dlaczego akurat tutaj groźba użycia broni przez strażnika kolejowego, a później także obecność żołnierza sowieckiego, okazały się skuteczną zaporą przed agresywnym tłumem? Dlaczego postawa żołnierza sowieckiego na tej stacji była tak wyjątkowa? Zadałem to ostatnie pytanie, dlaczego była tak wyjątkowa, ponieważ w jednej z publikacji autorka stwierdziła, że żołnierze sowieccy jakoby mieli się bać Polaków tego dnia w Kielcach. Trzeba podkreślić, że zdarzenie to jest nieznane w dotychczasowej literaturze. Następna sprawa prokuratora Sądu Okręgowego Jana Wrzeszcza. Prokurator Wrzeszcz z racji pełnionej funkcji i przysługujących mu uprawnień usiłował podjąć działania, które skutkowałyby wykonywaniem nakazanych przez niego poleceń przez będących na miejscu przedstawicieli sił represji na ulicy Planty przy tym budynku. Został niedopuszczony do swoich działań przez wyższego oficera, wówczas myślano, że pułkownika Wojska Polskiego, do którego został skierowany. Tenże oficer nie zgodził się na to i doprowadził do wycofania się prokuratora z ulicy Planty. Dodatkowa informacja jest taka, że prawdopodobnie z prokuratorem Wrzeszczem, o czym chyba co przeoczył, wydaje się, prokurator, było jeszcze kilku innych jego współpracowników. To jest kwestia także do wyjaśnienia. Nie powiodła się także jego interwencja w siedzibie Wojewódzkiej Rady Narodowej. Tam z kolei spotkał
miał jakoby spotkać oficera Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który miał go zapewnić, że wszystko jest zarządzone. Kilka lat później, już po aresztowaniu w związku ze sprawą kieleckiego biskupa Czesława Kaczmarka, w jednym z protokołów przesłuchań na zapytanie o pogrom w Kielcach 4 lipca 1946 roku Jan Wrzesz miał powiedzieć, że oficerem na ulicy Planty był major, który odpowiedział wówczas w języku rosyjskim. Natomiast w siedzibie WRN rozmawiał z oficerem B, który według niego zdaje się, że był to Rosjanin. W innym miejscu protokołu przesłuchania prokurator miał dodać, że przez oficera Rosjanina w mundurze Wojska Polskiego nie został dopuszczony do wzięcia udziału w sprawie zlikwidowania rozruchów. Zastanawiająca jest rola tego niewymienionego z nazwiska oficera, do którego prokurator został skierowany i który przy całym chaosie decyzyjnym i bezradności innych oficerów z jednostek sił represji będących na ulicy Planty mógł nie wyrazić zgody na działania interwencyjne prokuratora Sądu Okręgowego w Kielcach. Czy wynikało to ze sporów kompetencyjnych, czy też było celowym działaniem zmierzającym do wydłużenia w czasie narastającej agresji wobec Żydów ze strony gromadzących się ludzi. W postanowieniu o umorzeniu śledztwa prokurator Krzysztof Falkiewicz stwierdził, analizując akta spraw karnych prowadzone przez sądy wojskowe w związku z przedmiotowymi wydarzeniami, nie stwierdzono, by którejkolwiek z osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych za udział w tych zajściach przedstawiono zarzut przynależności do niepodległościowej organizacji. Stwierdzenie powyższe nie do końca oddaje stanu rzeczy, bowiem analiza kilku dokumentów, niektóre zapewne nie były znane prokuratorowi, pozwala na sformułowanie wniosku, że w kręgu zainteresowania funkcjonariuszy UB znajdowały się osoby, które można było połączyć z podziemiem niepodległościowym. Dotyczy to Józefa Dawca, aresztowanego wkrótce po zajściach w Kielcach, który po kilku tygodniach przesłuchań został zwolniony. W aktach niezwiązanych przedmiotowo ze śledztwem prowadzonym przez prokuratora występuje informacja o rozmowie, prawdopodobnie na początku 1946 roku, trudno ocenić rodzaj kontaktu, Józefa Dawca z Janem Kajmem Filipem, kurierem Ośrodka Dyspozycyjnego Stronnictwa Narodowego za granicą. Ten sam problem dotyczy także jednego z oskarżonych i skazanych w pierwszym procesie kieleckim, o czym powiem troszkę później. Sama kwestia oskarżenia podziemia o pogrom jest daleka do pełnego wyjaśnienia. Nowe informacje powodują konieczność stawiania pytań zarówno co do przyczyn postawienia takich zarzutów, jak i odstąpienia od ich formalnego sformułowania. Dlaczego kierujący śledztwami oraz tzw. pierwszym procesem kieleckim, w czasie którego powołany biegły, wskazywał na tło polityczne oraz ulotki wzywające do pogromu, do mordowania Żydów, jak dotąd nie została odnaleziona opinia biegłego lub pełny zapis jego wypowiedzi oraz nieodnalezione zostały także ulotki. Po kilku tygodniach zrezygnowali z eksploatowania i nagłaśniania tego wątku. Przecież biorąc pod uwagę wszechstronne możliwości uzyskiwania właściwych zeznań od przesłuchiwanych oraz logikę przygotowania i konstruowania procesów pokazowych, taka sposobność istniała. Tutaj warto zasygnalizować kwestię zeznań Stefana Przeździeckiego, między innymi. Czy pojawiające się w dokumentach wątki podziemia nie są odzwierciedleniem zamysłów niektórych przedstawicieli jakiegoś środowiska z komunistycznych organów represji? Nie jest bowiem do końca prawdą, jak twierdzi Anna Tokarska-Bakier w okrzykach pogromowych, że żadnej z sądzonych w procesach kieleckich nie zarzucono, żadnej z osób sądzonych w procesach kieleckich nie zarzucono przynależności do zwalczanych ugrupowań, chodzi oczywiście o podziemie w tamtym czasie. Wystarczy skrupulatniej przeanalizować protokoły przesłuchania Józefa Kuklińskiego, jednej z osób oskarżonych i skazanych za udział w pogromie w pierwszym procesie kieleckim. Obecnie w literaturze pojawiła się osoba, która jest określana jako tak pod kryptonimem kapitan Janek. Osoba, która jakoby dawała w 1946 roku, już po pogromie, świadectwo udziału czy współorganizowania tych wydarzeń w Kielcach jako przedstawiciel podziemia. Nie zidentyfikowano tej osoby. Myślę, że ten proces jest dopiero przed nami. W przypadku
takich sytuacji trudno nie zgodzić się z myślą Jerzego Topolskiego, iż fałszerstwo jest działalnością o szczególnym ładunku uświadomienia. W związku z tym te problemy muszą zostać na pewno wyjaśnione. Ukazanie się publikacji Joanny Tokarskiej-Bakir pod klątwą wydaje się, że daje duże możliwości stawiania problemów, pytań, polemiki oraz dyskusji nad przedmiotowością niektórych koncepcji czy teorii. Najciekawsze wyniki wydaje się, że jednak może przynieść badanie, które zresztą były postulowane przez Joannę Tokarską-Bakir, funkcjonowania kieleckich instytucji komunistycznych. Autorka także uznała przydatność badań, co jest zrozumiałe, nad teoriami przemocy zbiorowej, ale także socjologicznej teorii mobilizacji zasobów. Historii, nie wiem dlaczego, uznała również, że przydatne są badania nad historią mafii sycylijskiej. Sądzę jednak, że badając wydarzenia w Kielcach 4 lipca 1946 roku, należy uwzględnić bardziej kontekst budowania z udziałem różnorodnych sił systemu komunistycznego w Polsce i zaczerpnąć z dorobku teorii chaosu kontrolowanego. Wyjaśnianie pogromu w Kielcach antysemityzmem czy prowokacją jest dużym uproszczeniem. Nie od rzeczy będzie zresztą zwrócić uwagę na fakt, że wielu dyskutantów posługujących się terminem prowokacja traktuje go dosłownie i zbyt powierzchownie. Działania spontaniczne i prowokacyjne, które wystąpiły w czasie pogromu, nie wyczerpują problematyki niejasności dramatu w Kielcach. Rozpoznawano ostatnio wątki, stan bezpieczeństwa w mieście. W miesiącach poprzedzających zajścia niedoszacowana rola grup wojskowych. Nowe informacje związane z funkcjonowaniem Huty Ludwików w kontekście także administracji wojskowej wskazują na konieczność analizy pogromu właśnie w kontekście budowania systemu komunistycznego w Polsce. Podsumowując rozważania na temat możliwości rozszerzenia pola badań i debaty naukowej, podkreślić należy, że stwierdzenia prokuratora w postanowieniu o umorzeniu śledztwa w sprawie pogromu kieleckiego z 21 października 2004 roku, iż w toku śledztwa sięgnięto do wszystkich możliwych źródeł dowodowych i zebrano wszystkie istniejące, a zarazem znane dokumenty dotyczące przedmiotu sprawy, są już nieaktualne. Proszę Państwa, jako ostatni prelegent podczas naszej konferencji internetowej, że tak powiem, wystąpi pan magister Mateusz Lisak, który jest pracownikiem delegatury w Kielcach w Instytucie Pamięci Narodowej i wygłosi referat następujący. Obraz powojnia i pogrom w Kielcach w świetle wybranej literatury obcojęzycznej. To jest, proszę Państwa, drugi referat, który będzie nawiązywał do tematyki, do tego wątku kieleckiego w cudzysłowie, czyli pogromu w Kielcach 1946 roku. Pan Mateusz Lisak jest doktorantem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytucie Historii. Łączy z sukcesem, z powodzeniem badania, które wydawałyby się, które są dość odległe, a mianowicie badanie dziejów starożytności z czasami współczesnymi. Proszę Państwa, pan Mateusz Lisak, jak wspomniałem, wygłosi referat Obraz powojnia i pogrom w Kielcach w świetle wybranej literatury obcojęzycznej. Przede wszystkim tutaj zwróci uwagę na kwestie kontekstów historycznych, na ich poruszanie, bądź też nieporuszanie kontekstów historycznych. Poza tym, proszę Państwa, zwróci uwagę na różne postrzeganie relacji polsko-żydowskich przez badaczy, przez historyków, czy specjalistów z dziedzin pokrewnych z zagranicznych, a także badaczy polskich. Będzie tutaj zwracał uwagę na perspektywę różnego doświadczenia wojny i okupacji. Poruszy także, proszę Państwa, zagadnienie związane z tym, że badaczom zagranicznym zarzuca się niezadowalającą znajomość literatury polskojęzycznej, z kolei badaczom polskim brak znajomości literatury w cudzysłowie i umownie
światowej. Tym wątkom właśnie będzie poświęcony ten referat. Ja myślę, że tak z rozmów i tutaj z panem Lisakiem, a także z informacji, które od niego uzyskałem, uważam, że temat ten świetnie nadawałby się na duże opracowanie. Tymczasem wysłuchajmy tego referatu. Przedmiotem mojego referatu będzie próba przedstawienia polskiemu czytelnikowi różnic i problemów, z jakim można spotkać się, porównując ze sobą historiografię relacji polsko-żydowskich wydanych w języku polskim i przez polskich badaczy, a także tych wydanych za granicą. Za najlepszy przykład, moim zdaniem, problemów związanych z różnicami tego postrzegania jest pogrom w Kielcach z 1946 roku. Z perspektywy polskich badaczy przedstawia się go jako coś wyjątkowego, jako wydarzenie zamknięte, nietypowe. Powoduje to, że konieczne staje się poszukiwanie zewnętrznych przyczyn tego wydarzenia, a także umyka w tym momencie tło, jakim była fala antysemickiej przemocy w Polsce w latach 40. po wojnie. Tymczasem z perspektywy badaczy zagranicznych pogrom w Kielcach nie był żadnym wyjątkiem. Rozpatruje się go raczej jako element pewnego procesu, czy nawet procesów, najczęściej polskiego antysemityzmu oraz historii Żydów w Polsce. Często także przedstawia się pogrom w Kielcach jako zwieńczenie historii Żydów w Polsce. Jednym z kluczowych problemów jest na pewno bariera językowa. Badacze polskojęzyczni oczekują od badaczy zagranicznych, iż ci dotrą do lokalnych, bardzo szczegółowych analiz, które zostały napisane w języku polskim. Ponadto zarzuca się badaczom zagranicznym brak wiedzy, brak zrozumienia realiów Polski, a nawet braki warsztatowe czy braki metodologiczne. Zapomina się jednocześnie, że brak jest polskich tłumaczeń, jeśli chodzi o prace naukowe, a także brakuje tłumaczeń kluczowych dla nas dokumentów. Co równie ważne, brakuje w Polsce tradycji pisania prac syntetycznych i dominują raczej badania szczegółowe. W stosunku do badaczy polskich można także wyprowadzić zarzut, iż z powodu braku znajomości języków obcych, nawet jeżeli praca polska zostanie przetłumaczona na język angielski, to te braki językowe oraz niewystarczający stan polskich bibliotek powodują, że prace te potencjalnie przetłumaczone nie uwzględniają literatury naukowej zagranicznej, która tamże jest traktowana jako literatura podstawowa. Może to zatem prowadzić do sytuacji, w której ta sama praca, która w Polsce może uchodzić za wybitną czy przełomową, w świecie zachodnim z powodu właśnie braku znajomości literatury zagranicznej zostanie potraktowana jako zwykła, jako poruszająca perspektywy z kilkudziesięcioletnim czy kilkunastoletnim opóźnieniem. Dużym problemem także w różnicach w postrzeganiu relacji polsko-żydowskich jest to, że podstawą badań za granicą są relacje Żydów, którzy po II wojnie światowej wyemigrowali z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to o tyle istotne, że migrujący Żydzi, którzy przeżyli Holokaust, którzy następnie musieli powrócić do kraju, powrócić do Polski i tam spotkali się z niechęcią czy wręcz wrogością ze strony części polskiego społeczeństwa, mogli uznać, że zachowanie ich dawnych sąsiadów czy czasami przyjaciół mogło wydawać się nawet gorsze niż zachowanie nazistowskich
Niemiec. Z tego powodu polscy badacze często zarzucają, iż bazowanie na relacjach żydowskich jest o tyle problematyczne, że są to źródła mało obiektywne, są to źródła subiektywne. Zapomina się jednak, że ze względu na okres komunizmu badacze zachodni nie dysponowali możliwością wykorzystywania innej bazy źródłowej niż właśnie relacje żydowskie. Tymczasem badacze polscy ze względu na możliwość wykorzystywania po 1989 roku nie tylko relacji żydowskich, ale także dokumentacji aparatury komunistycznej, mają tę możliwość, żeby korzystać z różnego typu źródeł. Ten problem jest o tyle także istotny, że istnieją powody twierdzić, że sposób myślenia migrantów żydowskich, którzy opuszczali kraj, mogły ingerować służby komunistyczne. Problem ten dotyka także osób, które przybywały do Polski w celu na przykład dziennikarzy. Te osoby najczęściej nie były świadome tego, że są przedmiotem gry operacyjnej, a władzom komunistycznym zależało na przedstawieniu takiego, a nie innego wyobrażenia na temat Polski na Zachodzie. Dobrym przykładem tego typu zjawiska jest praca Samuela Leiba Schneidermana, Between Fear and Hope. Był to dziennikarz żydowskiego pochodzenia, który w latach 40. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Całą jednak swoją młodość i wykształcenie zdobył w Polsce. Kiedy w 1946 roku przybył do Polski, spisał swoje wrażenia na temat tego, co się działo w kraju, między innymi na temat pogromu w Kielcach. I w jego twórczości możemy zauważyć frazy, sposoby myślenia czy wnioski, które obecnie z łatwością da się utożsamić z propagandą komunistyczną. Co jednak istotne, Schneiderman zamieścił także informacje o tym, iż od samego początku jego przybycia do Polski towarzyszyły mu służby komunistyczne. Ponadto zawarł on informacje o tym, jak poszczególni przedstawiciele służb komunistycznych przedstawiali i starali się wyjaśniać konkretne zjawiska występujące w Polsce. Z perspektywy tych osób, które zostały w ten sposób włączone do gry wywiadowczej, takie ujęcie sprawy najczęściej było traktowane jako prawda i z czasem, po kilkunastu, kilkudziesięciu latach, stawało się to elementem szerszego postrzegania relacji polsko-żydowskich czy obecności Żydów w Polsce w ogóle. Tutaj należy dotknąć także innego problemu, jakim jest to, że o ile badania w świecie zachodnim na temat relacji polsko-żydowskiej mogły być prowadzone od zakończenia wojny, o tyle polski punkt widzenia mógł zostać przedstawiony dopiero na przełomie lat 80. i 90., a na przestrzeń swobodnej debaty trzeba było czekać jeszcze kilkadziesiąt lat. Można nawet powiedzieć, że i dzisiaj kwestie te wzbudzają olbrzymie emocje. Powoduje to jednak, że sposób patrzenia na relacje polsko-żydowskie w świecie zachodnim i w Polsce odbywały się na dwa różne sposoby. Żydzi migrujący z Polski zabierali ze sobą negatywne wspomnienia, zarówno z okresu wojny, jak i następnie z okresu powojennego. Tymczasem w Polsce pod władzami komunistycznymi władze te wyszły z założenia, iż skoro Żydzi już wyemigrowali z Polski i nie było Żydów, to problem ten zniknął, a zatem nie ma potrzeby podejmowania dyskusji. Ten brak debaty spowodował, że najczęściej w relacjach polsko-żydowskich ze strony zagranicznej porusza się kwestie
powszechności i odwieczności polskiego antysemityzmu. Z kolei Polacy mają skłonność do rozpatrywania tych kwestii raczej przez pryzmat nieproporcjonalnego udziału przedstawicieli mniejszości żydowskiej we władzach reżimu komunistycznego. To z kolei ma jeszcze dalsze konsekwencje, ponieważ nawet jeżeli obecnie podjęto by próby, czy podejmuje się próby włączenia polskiej narracji w kwestie Holokaustu, w kwestie antysemityzmu powojennego, czy w kwestie nawet pogromu kieleckiego, to nagle okazuje się, że polski sposób myślenia, polski sposób przedstawiania i wykorzystywania źródeł odbiega zdecydowanie od funkcjonującego już od dziesięcioleci paradygmatu, który stosowany jest na Zachodzie. Pojawia się wręcz zarzut, iż skoro Europa Środkowo-Wschodnia może dokonywać analizy kwestii żydowskiej dopiero od 30 lat, to punkt widzenia badaczy środkowoeuropejskich jest przez to uboższy, pozbawiony długotrwałej tradycji, a przede wszystkim pojawia się problem, czy są ci badacze na tyle obiektywni, aby podejmować tę kwestię. Zarzuca się także badaczom z Europy Środkowo-Wschodniej, iż dążą oni do stałej walki z ideologią komunistyczną. Co jeszcze jest równie istotne, to to, że należy pamiętać, iż Europa Zachodnia, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, nie przeżyły wojny ani okresu okupacji w taki sposób, jak miało to miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Co więcej, Europa Zachodnia nie była miejscem masowych ludobójstw, z wyjątkiem Holokaustu, a po wojnie w Europie Zachodniej nie miały miejsca przesunięcia etniczne, tak jak to miało miejsce między innymi w Polsce. I próbując dołączyć do świata zachodniego, do kultury Zachodu, czy to mentalnie, czy poprzez akcesję do Unii Europejskiej lub do NATO, oczekuje się od badaczy środkowoeuropejskich, iż przejmą oni system wartości funkcjonujący na Zachodzie. Tamże zaś główną osią decydującą o tym, co jest dobre, a co złe, jest Holokaust. To on determinuje ideologię kosmopolityczną, ale także antyfaszystowską. To powoduje pewne problemy, ponieważ jeżeli uzna się, iż nazizm był najwyższym złem, a komunizm pokonał nazizm, to świadczyłoby o tym, iż komunizm nie mógł być tak zły jak nazizm, a to z kolei prowadzi do bagatelizowania tego, czym była okupacja sowiecka w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie kraje środkowoeuropejskie, które zmuszone były żyć pod jarzmem komunizmu, miały już do czynienia z ideologią, która głosiła hasła antyfaszystowskie i kosmopolityczne. Jednocześnie dopiero po II wojnie światowej i wskutek przesunięć etnicznych kraje te stały się monoetniczne. Etnocentryzm stał się na swój sposób metodą radzenia sobie z komunizmem oraz wyznaczał nowy typ tożsamości. Starano się kreować jako nośnik przetrwania własny naród, ale także konkretne formacje religijne. Z tego powodu odrzuca się w Europie Środkowo-Wschodniej w większym stopniu kosmopolityzm jako ideologię oraz sam nacjonalizm nie jest traktowany jako coś tak złego, jak na Zachodzie. Myślenie jednak etnocentryczne w Europie Środkowo-Wschodniej powoduje, że rozpatrywanie Holokaustu jest traktowane jako sprawa żydowska, a nie należąca do historii danego narodu, ponieważ to własny naród stał się bohaterem historii. Poruszanie zaś kwestii zagłady czy relacji na przykład polsko-żydowskich powoduje do rywalizacji, kto był większą ofiarą, różnie pojęty naród, czyli jako my, czy większą ofiarą byli Żydzi. Należy także pamiętać, że konsekwencje II wojny światowej i trwały w Europie Środkowo-Wschodniej
do przełomu lat 80. i 90. Z tego powodu, o ile na Zachodzie ten Holokaust da się zamknąć w pewnych ramach jako zjawisko historyczne i się do niego odnieść, i się odnosi do niego od dziesięcioleci, o tyle dla Europy Środkowo-Wschodniej okres wojny, powojnia oraz zimnej wojny jest traktowany w pewnym sensie jako całość. I dopiero po 89 roku stało się możliwe odnoszenie do tych wydarzeń, do tego etapu historii. Warto również zwrócić uwagę, iż ruch nacjonalistyczny ulegał wzmocnieniu nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej. W obliczu zagłady, w obliczu niechęci także ze strony między innymi społeczeństwa polskiego, pojawiła się potrzeba wśród mniejszości żydowskiej do tego, aby zjednoczyć się ponad podziałami politycznymi. Okazało się jednak, że to, co jedyną rzeczą, która łączy Żydów, jest to, że są Żydami. Powodowało to wraz ze świadomością tego, iż Żydzi niemal zostali zgładzeni, spowodowało to konieczność zachowania własnej kultury, własnej tożsamości i skłaniało raczej ku myśleniu w kategoriach nacjonalistycznych, co często łączyło się z syjonizmem. Tylko nieliczne środowiska żydowskie pozostały przy poglądach uniwersalnych i najczęściej byli to żydowscy komuniści. Możliwe zatem, że na problemy w relacjach polsko-żydowskich, w historii relacji polsko-żydowskiej rzutują właśnie także nacjonalizmy nie tylko polskie, ale także żydowskie, a cała debata zdominowana jest przez myślenie etnocentryczne. Część badaczy zagranicznych zwraca uwagę, że traktowanie Holokaustu jako czegoś wyjątkowego odbywa się ze szkodą dla badania historii Żydów. Argumentują to tym, że traktowanie Holokaustu jako czegoś wyjątkowego powoduje rozpatrywanie wszelkich sytuacji związanych z Żydami właśnie przez pryzmat zagłady. Tymczasem gdyby potraktować Holokaust jako jedno z wielu ludobójstw, które miały miejsce podczas II wojny światowej, okazałoby się, że wszelkie sytuacje związane z mniejszościami etnicznymi, a zwłaszcza z Żydami, należałoby rozpatrywać przez pryzmat kontekstu, w którym wydarzenia miały miejsce. I mogłoby się okazać, że nie tylko Żydzi byli mordowani, ale że zjawisko to dotykało każdej mniejszości, a nie tylko mniejszości etnicznej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Doprowadziłoby to do detronizacji Holokaustu, a wskutek tego do załamania się systemu moralnego, antyfaszystowskiego i kosmopolitycznego w kulturze zachodniej, a zatem do złamania paradygmatu, w którym obecnie rozpatrywane są relacje polsko-żydowskie. Michael Fleming zwrócił także uwagę na ten problem, iż kwestiami związanymi z relacjami i z mniejszościami etnicznymi zajmują się specjaliści od wybranych mniejszości etnicznych. Powoduje, że to, że cierpienie i śmierć zadana danej mniejszości etnicznej z perspektywy specjalisty od tej mniejszości etnicznej zawsze wydaje się wyjątkowa. Następną przeszkodą przy rozpatrywaniu relacji polsko-żydowskiej i historiografii z nią związanej jest to, czy należy traktować Żyda funkcjonującego w aparacie represji po 1945 roku jako komunistę, czy jako Żyda, czy jako Żyda komunistę. Problem ten już był poruszany w latach 40., ponieważ stwierdzono, że jeżeli Żyd wyznawał ideologię komunizmu, to ze względu na to, iż był to światopogląd laicki z natury oraz dążący do kosmopolityzmu, to stoi to w sprzeczności z tożsamością żydowską. Jednocześnie nie porusza się tego problemu, czy w takim przypadku można rozpatrywać Polaka katolika jako komunistę, czy też przyjęcie tożsamości komunistycznej powoduje utratę tożsamości religijnej i tożsamości etnicznej. To z kolei prowadzi do pytania, kto to tak naprawdę byli Polacy i kto to tak naprawdę byli Żydzi. Myślenie etnocentryczne prowadzi także do
konfliktów rozumianych jako próba przerzucenia czy dowodzenia winy jednej mniejszości lub większości etnicznej, dowodzenie współwiny lub dowodzenie niewinności. Pojawia się zasadne pytanie, czy w przypadku dokonania mordu na jakiejś mniejszości etnicznej, na jakiejś osobie, czy okoliczności mogą wpływać na ocenę tego wydarzenia. W przypadku relacji polsko-żydowskich można spotkać się z przekonaniem, iż jeżeli ktoś dokonuje próby wytłumaczenia czy wyjaśnienia mordu dokonanego przez na przykład Polaka na Żydzie, to oznacza, że jeżeli broni tego Polaka, zatem nie jest wystarczająco krytyczny wobec własnej historii, aby móc się do tego przyznać, a zatem nie jest obiektywny. Prowadzi to jednak do pewnego paradoksu w rozumowaniu, ponieważ okazuje się, że za obiektywnego badacza można uznać tylko takiego, który przyznaje się do winy własnego narodu, podczas gdy ten, który tego nie robi, jest traktowany jako nieobiektywny. Zwraca się także uwagę, iż ze strony badaczy polskich, ale ogólnie przedstawicieli badaczy nauki środkowoeuropejskiej, pojawia się potrzeba oczyszczenia z komunizmu, walki z komunizmem, ponieważ okres dominacji sowieckiej nie jest traktowany jako część historii własnego narodu, ale jako wręcz wyrwa w niej, pojawia się potrzeba oczyszczenia dobrego imienia własnego narodu po to, żeby odzyskać historię. Robi się to poprzez dychotomię my, komuniści. Z perspektywy badaczy zachodnich jest to sposób na negowanie własnego współsprawstwa, na przykład w pogromie, a także zarzuca się, iż właśnie ze względu na tą potrzebę walki z komunizmem, w przypadku pogromu w Kielcach, poszukuje się przyczyny zewnętrznej, to jest prowokacji, która by pozwoliła zrzucić z Polaków brzemię, jakim był pogrom kielecki. Z tego powodu zarzuca się także negowanie długotrwałości i rozpowszechnienia polskiego antysemityzmu, a jednocześnie zarzuca się badaczom polskim zbytnie eksponowanie pomocy udzielanej Żydom podczas II wojny światowej przy jednoczesnych, niewystarczających badaniach dotyczących negatywnej postawy części polskiego społeczeństwa. Z problemem tym związana jest jeszcze problematyka długiej tradycji martyrologicznej społeczeństwa polskiego i zarzuca się badaczom polskim, iż z powodu tej romantycznej tradycji bycia permanentną ofiarą nie postrzegają się Polacy także jako sprawcy. W przypadku, w którym relacji polsko-żydowskich ze względu na postrzeganie Żydów jako tych, którzy zaprowadzali władzę, porządek komunistyczny w Polsce, tworzy się wizerunek Żyda jako zagrożenia, ponieważ nie tylko wprowadzał on władze komunistyczne w Polsce, a zatem był zagrożeniem dla narodu, to także był traktowany jako bezbożnik. Innymi słowy, tworzy się mit Żyda jako zagrożenia i w takim kontekście badacze zachodni rozpatrują, iż z perspektywy Polaków mordy na Żydach nie były traktowane jako akt agresji, ale jako akt samoobrony. Ponadto stwierdza się nawet, że mogło funkcjonować przekonanie, iż zabicie Żyda było obowiązkiem każdego Polaka. Tymczasem z perspektywy badaczy polskich stałe odnoszenie się do kwestii współsprawstwa Polaków w mordowaniu Żydów jako przejaw antysemityzmu i próbę ucieczki od nieproporcjonalnej obecności mniejszości żydowskiej we władzach komunistycznych. Wskazuje się także, iż twierdzenie o odwieczności i rozpowszechnieniu polskiego antysemityzmu w społeczeństwie polskim jest uogólnieniem. Prawdopodobnie pogląd ten o szerokości i długotrwałości antysemityzmu wywodzi się właśnie
z problemu opuszczania Polski i tworzenia paradygmatu na temat relacji polsko-żydowskich przez Żydów, którzy emigrowali zaraz po wojnie i którzy spotkali się z niechęcią ze strony polskiego społeczeństwa. Warto również zwrócić uwagę na to, iż te pierwsze badania na temat relacji polsko-żydowskich, historii Żydów w Polsce były prowadzone przez ludzi, którzy byli bezpośrednio lub pośrednio uwikłani w opisywane wydarzenia. Z tego powodu często zarzuca się badaczom zachodnim brak obiektywizmu, emocjonalność czy angażowanie się w tą batalię o winę, ponieważ bazują oni na relacjach żydowskich. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że właśnie ze względu na to, iż dawni badacze z lat 40. 50. doświadczyli okropień z II wojny światowej, łatwiej im było zrozumieć kontekst i okoliczności, w jakich miały miejsce te wydarzenia. Podczas gdy dla badaczy współczesnych doświadczenie wojny jest niemożliwe i próba zrozumienia realiów wojennych i powojennych jest możliwa jedynie poprzez przeczytanie wystarczającej liczby książek. Duży wpływ na literaturę ma właśnie wywodzenie się pierwszych opinii na temat sytuacji w Polsce od osób, które nie rozumiały niestety, iż po wojnie w Polsce toczyła się gra polityczna, którą część badaczy zachodnich nazywa wręcz wojną domową. Jeżeli większość Żydów opuściła kraj, opuściła Polskę przed pełnym przejęciem władzy w Polsce przez komunistów oraz zanim okazało się, że zasady gry się zmieniły, prowadziło to do sytuacji, w której nie mogli oni zyskać świadomości, że kwestia żydowska była z perspektywy władz komunistycznych jedynie sposobem osiągnięcia bieżących potrzeb politycznych. Innymi słowy, emigrujący na Zachód Żydzi nie zdawali sobie sprawy, iż deklaracje władz komunistycznych były tylko elementem gry. Podczas gdy, kiedy już nastał okres zimnej wojny i świat zachodni zrozumiał, jak władze komunistyczne uprawiają propagandę, nie dokonano analizy wstecznej przedstawianych analiz ani informacji. Innymi słowy, przetrwały one w niezmienionej formie. W kontekście pogromu kieleckiego zwraca uwagę, że brakuje jednoznacznej decyzji, ile było ofiar pogromu kieleckiego. Podawane są bardzo różne liczby. Co jednak bardziej istotne, bardzo rzadko informuje się w literaturze zagranicznej o tym, iż w pogromie kieleckim zginęli także Polacy. Brak jest krytyki dokumentów, z których czerpie się informacje i brak jest zrozumienia, iż w okresie tym funkcjonowała zarówno czarna propaganda, jak i prowadzono działania pod fałszywą flagą. Jedynie słowacki uczony Martin Sromowski wskazał, że także Polacy zginęli w pogromie kieleckim, ale przede wszystkim zwrócił uwagę, że na terenie Polski działały grupy NKWD oraz grupy UB, które podszywały się pod ziemię niepodległościowe, a zatem iż nie zawsze, kiedy mówiono czy oskarżano o coś pod ziemię, nie zawsze było to w istocie pod ziemię. Tej krytyki i takiego postrzegania złożoności świata powojennego w Polsce w literaturze zachodniej brakuje. Co więcej, coraz częściej zwraca się uwagę, iż antysemityzm tak naprawdę niczego nie tłumaczy, ponieważ nawet jeżeli potraktuje się go jako element kodu kulturowego dla danego narodu, to nie pozwala ten antysemityzm wyjaśnić, dlaczego w danym miejscu i w danym czasie doszło do wydarzenia, które przyjęło taki a nie inny bieg. Innymi słowy,
antysemityzm nie może być traktowany jednocześnie jako katalizator wydarzeń oraz jako przyczyna wydarzeń. Zwraca się także uwagę, iż w przypadku antysemityzmu ludzi pochodzenia chłopskiego konieczny jest udział strony trzeciej, najczęściej dysponującej autorytetem. Co więcej, Michael Fleming zwrócił uwagę, iż komuniści mieli skłonność do ukierunkowywania gniewu społecznego tak, aby wybrane przez siebie grupy społeczne konfrontować ze sobą, ale jednocześnie władze komunistyczne nie tunelizowały tych napięć społecznych w sposób otwarty, a jedynie stworzyły okoliczności, które sprzyjały ukierunkowywaniu napięć. W ten sposób mogły one jednocześnie nie być ofiarą gniewu społecznego i napięć społecznych, a przy okazji prowokować sytuacje, do których same mogły odnieść się krytycznie. Innymi słowy, możliwe było kanalizowanie gniewu społecznego Polaków przeciwko Żydom przez komunistów, a jednocześnie głoszenie haseł walki z antysemityzmem. W kontekście pogromu w Kielcach i relacji polsko-żydowskich w okresie powojenia bardzo często przedstawia się problem postawy Kościoła katolickiego w stosunku do Żydów. Wskazuje się, zarzuca się Kościołowi bierność, zarzuca się niedostateczną obronę Żydów, a przede wszystkim brak walki z mitem o wykorzystywaniu krwi chrześcijańskiej do wyrobu mac i w rytuałach. Zarzuca się także w literaturze zachodniej, iż Kościół traktował kwestię żydowską, podobnie jak komuniści, jedynie jako element gry politycznej. Pojawia się także zarzut o współpracę Kościoła katolickiego z władzami komunistycznymi, na przykład w procesie przejmowania kościołów po hierarchii kościelnej niemieckiej, czy po kościołach protestanckich, jak to miało miejsce na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Najczęściej przytaczane i przeciwstawiane są sobie postawy biskupa Teodora Kubiny i kardynała Augusta Chlonda jako dwa różne sposoby podejścia Kościoła katolickiego do kwestii antysemityzmu i przemocy antysemickiej w Polsce. Jednocześnie jednak nie porusza się problemu mordowania księży czy dokonywania represji na polskiej hierarchii kościelnej czy na polskich księżach ze strony aparatu komunistycznego. Innym graczem, który jest często przywoływany w kontekście pogromów w Kielcach i relacji polsko-żydowskich w okresie powojennym są organizacje podziemne. Występuje problem rozdzielania w literaturze zachodniej poszczególnych formacji podziemia, a także ich ideologii i motywacji. Często podziemie polakowskie przytaczane jest jedynie w kontekście antysemityzmu i nacjonalizmu ze strony Polaków. Co równie istotne, często tworząc obraz powojnia, opisuje się biedę mniejszości żydowskiej, ich mizerny stan fizyczny, psychiczny, choroby, bardzo złą sytuację ekonomiczną, ale tworzy się to w taki sposób, jakby zjawiska te dotyczyły tylko mniejszości żydowskiej, a nie były zjawiskiem powszechnym w okresie powojennym. Część badaczy zachodnich tworzy także ideę słabości władz komunistycznych w Polsce w 1946-1947 roku. I to właśnie ta niemoc władz komunistycznych miała być przyczyną, dlaczego nie udało się zwalczyć przemocy antysemickiej w latach 40. po wojnie, a także to właśnie ta słabość władz komunistycznych ma być wyjaśnieniem takiej, a nie innej postawy służb mundurowych podczas pogromu w Kielcach. Część badaczy nawet
dowodzi, że to pogrom w Kielcach miał pokazać władzom komunistycznym ich własną słabość, a przez to zmusić do wzmocnienia własnych struktur. Niestety niewielu badaczy, przedstawicieli świata zachodniego dostrzega różnicę między deklaracjami przedstawicieli władz komunistycznych, a ich realnymi działaniami. Jest to bardzo widoczne w bezkrytycznym podchodzeniu do dokumentów wytworzonych przez władze i aparat komunistyczny. Podsumowując, jedną z najważniejszych barier w dyskusji nad pogromem w Kielcach między badaczami, przedstawicielami świata nauki zachodniej, zagranicznej, a przedstawicielami nauki polskiej jest bariera językowa. Ze strony polskich badaczy można zwrócić uwagę na niewystarczającą ilość znanych języków, na nieobecność w literaturze zagranicznej, ale także na problem nieuwzględniania literatury, która z perspektywy badaczy zachodnich jest traktowana jako literatura podstawowa. Częściowo można to zjawisko także wyjaśnić niewystarczającym stanem polskich bibliotek, jeśli chodzi o literaturę zagraniczną. Kolejnym problemem jest to, iż badacze środkowoeuropejscy mogli dołączyć do dyskusji na temat Holokaustu, na temat relacji polsko-żydowskiej, na temat historii Żydów dopiero od 30 lat, a zatem jednocześnie czynią to na podstawie zupełnie innej dokumentacji niż ma to miejsce w świecie zachodnim. Powoduje to, iż sposób myślenia, sposób prowadzenia badań, krytyka źródeł, metodologia są niezgodne z uznawanym obecnie paradygmatem, który bazuje na analizie relacji żydowskich. Ma to jednak swoje pozytywne strony, ponieważ badacze, przedstawiciele nauki świata zachodniego, nie mając dostępu do dokumentacji w okresie komunizmu, musieli wypracować sobie narzędzia natury syntetycznej w celu wyjaśnienia dziejących się w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce zdarzeń. Tymczasem nauka polska, mająca dostęp do dokumentacji, wypracowała sobie mechanizmy bardzo szczegółowej analizy, która nie była możliwa w świecie zachodnim. W pierwszym przypadku, w przypadku myślenia syntetycznego, problemem jest to, że każde wydarzenie jest rozpatrywane jako element pewnego procesu, a zatem znika wyjątkowy charakter każdego wydarzenia. Z drugiej strony, w przypadku myślenia analitycznego bardzo często znika tło, w jakich wydarzenia miały miejsce. Dziękuję.